król, wybraniec, następny Michael Jordan. Zwykle najpierw trzeba dowieść swojej wielkości, zanim ktoś zacznie cię tak nazywać. Ale co jeśli wam powiem, że 20 lat temu fani koszykówki na całym świecie nazwali tak pewnego 17-latka, który nie zdążył nawet skończyć liceum. LeBron James, bo o nim właśnie mowa, został ukoronowany już przedwcześnie niczym książę, który w wieku nastoletnim musiałby przejąć tron po abdykacji poprzedniego władcy. I to się właśnie stało, kiedy Michael Jordan dogrywał ostatnie lata w Washington Wizards, a NBA potrzebowało nowej twarzy. I znalazło. Na tyle wielką, że sprostała wygórowanym ponad wszystko oczekiwaniom. Trzeba być niewyobrażalnie silną osobą, żeby utrzymać taki ciężar na barkach oraz przejść z nim dalej, jak zacznie ci się udawać. Najpierw ci kibicują, bo inspiruje ich twoja historia, a gdy zaczniesz odnosić sukcesy, to próbują cię ściągnąć na dno. A to, jak sobie z tym poradzisz, definiuje, jak silną jesteś osobą. 30 grudnia 1984, Akron, Ohio. W tym samym roku, w którym MJ zaczął grać w NBA, inna legenda koszykówki dopiero się rodziła. Już na sam start LeBron miał nie mieć łatwej drogi w życiu. Jego matka Gloria James miała wtedy dopiero 16 lat, a ojciec zniknął i nie wiadomo do końca, kto dokładnie nim jest. Nie tylko sprawiało to problemy w utrzymaniu oraz wychowaniu rodziny, ale też dezorientację małego dzieciaka, który nawet nie miał szansy poznać swojego ojca, z którego mógłby brać przykład oraz po prostu nie czuć się odrzuconym na start. I just kind of always said, why me? You know, why me? Why didn't my dad want to be around? I feel like I'm a pretty cool kid. I'm a good kid. Why wouldn't he want to be around for me? And then as I got older and kind of had my own family, I started to think, you know, the reason he wasn't there is the reason why I became so strong mentally, so loving to my mother. And I am who I am today because he wasn't there. Because I use it as motivation. Everything that I've gained, he has a role in that. Od początku Gloria jako nastoletnia matka miała ciężko. Skakała z pracy do pracy, zatrzymując się w mieszkaniach znajomych, a żeby tego było mało, to musiała sobie w tym samym czasie poradzić z utratą jej własnej matki. Oczywiście mimo wszystko była kochającym rodzicem i używała wszystkich narzędzi, które miała, żeby zaopiekować się swoim synem i chronić go przed brutalnym życiem ulicznym Akron. Kiedy LeBron był dopiero w czwartej klasie, większość życia spędził bezdomny, będąc wyrzucany z kolejnych to mieszkań znajomych jego matki, a nawet czasem był zmuszony spać z nią w samochodzie, kiedy nie mieli lepszego wyboru. Jego mamy najczęściej nie było w domu i zostawiała swojego syna samopas, co kończyło się tym, że LeBron nie za bardzo chodził do szkoły, a zamiast tego zostawał w domu, kiedy akurat go mieli. No i w ten sposób przyszłość przed nim nie wydawała się jakoś imponująca. I tak pewnego dnia Bruce Kelker, trener futbolu amerykańskiego, który akurat szukał nowych zawodników do drużyny, zauważył LeBrona bawiącego się ze swoimi przyjaciółmi. No i podszedł do nich spytać się, czy lubią futbol, a James bez wahania powiedział, że to jego ulubiony sport. No i Kelker zaproponował im wzięcie udziału w wyścigu, w którym wygrany będzie mógł zagrać w jego drużynie jako biegacz. Genetyka nie kłamie i LeBron wygrał oczywiście ten wyścig z miażdżącą przewagą nad swoimi kolegami. No i trener, oczarowany prędkością tego dzieciaka, zaczął mu mówić, kiedy i gdzie ma przyjść na trening. No i wtedy właśnie podeszła Gloria i zmieszana powiedziała, że nie stać jej na trening i wyposażenie do gry. No ale Kelker, który zwęszył już talent w LeBronie, nie odpuścił i powiedział, że zajmie się sprawami finansowymi, a nawet będzie przywoził i odwoził jej syna zarówno z gier, jak i z treningów. No ale po paru miesiącach jeżdżenia z LeBronem zaczęło mu przeszkadzać to, jak ciągle zmieniał mieszkania i musiał za każdym razem jechać w inne miejsce. Więc zaproponował mu i jego matce, że mogą zamieszkać w jego mieszkaniu razem z nim i jego dziewczyną. I w międzyczasie LeBron stał się najlepszym graczem w drużynie, zdobywając 19 touchdownów w 6 gier w swoim pierwszym sezonie gry w futbol. Były momenty, kiedy rodzice przeciwnych drużyny żądali pokazania im aktu urodzenia, ponieważ był po prostu większy, szybszy i silniejszy niż wszyscy inni na boisku, prawie jakby był od reszty starszy o parę lat. James wtedy był bardzo nieśmiałym dzieckiem, będąc ciągle zawstydzonym swoją sytuacją rodzinną, przez co kiedy dowiadywał się, o co chodziło tym rodzicom, ze wstydu opuszczał głowę i zginął kolana, żeby nikt nie zauważył, jak wysoki jest. Na szczęście dla niego przez to wszystko poprowadził go Kelker, który powiedział mu, żeby stał prosto i szedł dumnie, co podbudowało pewność siebie Jamesa, który znowu został naprowadzony na odpowiednią drogę. Ale oczywiście dziewczyna Kelkera po paru miesiącach mieszkania w czwórkę w jednym mieszkaniu miała tego dość. Więc LeBron razem z jego matką znowu zostali wyproszeni z domu i po raz kolejny zostali postawieni w sytuacji bycia bezdomnymi. Przez to również chłopak praktycznie kompletnie przestał chodzić do szkoły. Kelker zauważył to i poszedł do Glory zaproponować, żeby jej syn po prostu
prostu poszedł zamieszkać z kimś innym. A ona, wiedząc, że jej syn faktycznie potrzebuje bardziej stabilnego środowiska, to nawet jeżeli oznaczało to, że nie będzie mogła z nim mieszkać, to zgodziła się. Tu historia zalicza kolejny zwrot, ponieważ LeBron trafił do jednej z najważniejszych osób, która odmieniła jego życie, Frankiego Walkera. Walker razem z żoną mieli trójkę dzieci, w tym Frankiego Walkera Juniora, który do teraz jest jednym z najlepszych przyjaciół Jamesa. Ale to Walker Senior był tym, który pokazał koszykówkę LeBronowi, ucząc go podstaw. Oczywiście jak każdy początkujący, nie grał za dobrze i gdy ucząc się zagrał z juniorem 1 na 1, przegrał 21-7. Ale Walker uznał, że dalej będzie go uczył, co poskutkowało tym, że już w następnej, piątej klasie nikt nie potrafił powstrzymać LeBrona, a on i jego koledzy byli rozpoznawalni w całym Akron. Kwalifikując się nawet do mistrzostw AAU dla dzieci z 6 klas i poniżej w 97. I dwa lata później dostali się do finałów dla dzieci do klasy 8, przegrywając 68-66. Ale wtedy najbardziej gorącym tematem było to, jak świetnie zagrał LeBron James. Więc razem z 8 klasą skończyło się middle school. A LeBron razem ze swoimi przyjaciółmi z drużyny, Sianem, Willem i Drew, uznali, że pójdą do teraz już kultowego St. Vincent St. Mary High School w Akron. Jako pierwszoklasista miał już mniej więcej 1,90 m i poprowadził drużynę do 27 zwycięstw z 27 gier, wygrywając przy tym oczywiście mistrzostwo stanu. Zdobywał 18 punktów, będąc jednym z liderów w swojej drużynie we wszystkich innych statystykach. No i te liczby to było coś niesamowitego, jak pomyśli się o tym, że był dopiero w pierwszej klasie. W tym czasie dalej grał w futbol, aż do swojego sezonu jako junior, gdzie doznał kontuzji palca. I dokończył sezon z kontuzją, jednak po tym wiedział, że musi się zdecydować na jedno, więc wybrał koszykówkę. Równie dobrze mógł jednak wybrać futbol i faktycznie osiągnąć w nim coś więcej, bo w swoim ostatnim sezonie zdobył 57 przyjęć, 16 przyłożeń i przejął 1160 yardów. To wszystko nie skupiając się nawet na tym sporcie. Ale no właśnie, to był wtedy tylko dodatek, bo wszyscy gadali o juniorze w high schoolu, który miał być następnym Michaelem Jordanem i o którego firmy Nike i Adidas biły się jak tylko mogły, a oferty latały aż po 25 milionów. Brzmi to nierealnie, ale tak było. LeBron był pierwszą w historii gwiazdą licealną wytworzoną i rozsławioną dzięki erze internetu. Jak się patrzyło na niego, to naprawdę myślało się, że jego minimum to bycie super gwiazdą w NBA. Za każdym razem, gdy biegał po boisku, wszyscy inni wyglądali jak dzieci, ponieważ gra z nimi była dla niego aż tak łatwa. What is your individual long-term goal right now as a 16-year-old? What's your long-term goal? To get to the NBA. Do you want to be the best? Yeah. W drugiej klasie po raz drugi wygrał mistrzostwo stanu, ale jako junior, mimo przekroczenia bariery 2 metrów wzrostu, został pokonany w finale podczas drogi po trzecie mistrzostwo. Co oczywiście nie zatrzymało go, bo w ostatniej klasie jako senior poszedł po trzecią wygraną w finałach w przeciągu 4 lat, zdobywając ponad 30 punktów, prawie 10 zbiórek i 5 asyst na grę. You're not gonna get any better if you don't play hard. And you're not gonna get any better if you're not trying to win every time. It seems like every drill that we do, we keep score. And if you lose, you run. No one likes to run. Wszyscy wiedzieli już, kim jest dzieciak z Akron. Miał wszystko, co można by chcieć od koszykarza idealnego. Wzrost, atletyzm, energiczny i niesamolubny styl gry, charakter, który powodował, że był świetnym liderem. No i jak już wspomniałem, pierwszy raz ujrzeliśmy, jak internet potrafi wypromować młodego atletę. Przyciągał zawsze co najmniej 15-tysięczną widownię, przez co musieli przenieść mecze u siebie z hali liceum na uniwersytet w Akron, żeby w ogóle pomieścić tych wszystkich ludzi. A gracze NBA, jak choćby Allen Iverson, przychodzili na jego mecze. ESPN zawsze miało wszystkie jego gry u siebie do obejrzenia po wykupieniu pay-per-view. Nike zaklepało przyszłą gwiazdę i podpisało z nim kontrakt na 90 milionów dolarów. Oraz został umieszczony na okładce Sports Illustrated, dzięki której przywdział nie tylko dobrze nam dzisiaj znany pseudonim King James, ale wtedy jeszcze ważniejszy jako następny Michael Jordan, The Chosen One. My dream come true is to wake up every morning and see I'm happy or what I'm doing. And then if I'm still living with my mother, or if she's next door, to walk into her room and wake up and see that she's happy every single day. And I look at the goal and my dream is two different things. My dream is to see my mother happy every day. But my goal, long-term goal, is to get to the NBA. That's what I love to do. Jako fani romantyzujemy z możliwym potencjałem różnych zawodników. Możemy rzucić strasznie wysokie oczekiwania i nie będzie to nic niedorzecznego, bo jeszcze nie wiadomo, jak osoba, o której mówimy, będzie grała. I tak właśnie się stało.
Wszyscy rzucili na 18-letnim dzieciaku oczekiwania na bycie na poziomie najlepszego koszykarza w historii. A jeśli miałby nie spełnić tych założeń, to można powiedzieć, że gość zawiódł te same oczekiwania, które sami na niego narzuciliśmy jako fani. To niesamowita presja, przez którą większość osób się wykrusza. There's no pressure. There's no pressure at all. I've been getting pressure since I was 10 years old. I don't think there's no pressure for me because I'm doing something that I love to do. And that's play the game of basketball. I'm doing the same thing that y'all love to do, and that's y'all like to watch me play basketball. If I ask y'all that question, y'all gonna say the same thing. I mean, is there any pressure to ask me these questions? It's no pressure because y'all know how to do what y'all do, right? With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. Mając za sobą liceum, zamiast udać się do koledżu, oczywiście, że zgłosił się do draftu NBA i wszystkie gwiazdy ułożyły się jakby wręcz idealnie dla niego, jak nigdy wcześniej w jego życiu. Gdyż pierwszy wybór w drafcie z 2003 roku, jednym z najbardziej przypomnianych talentem draftów w historii, posiadała drużyna z jego rodzinnego stanu Ohio, Cleveland Cavaliers. I tak został wybrany przed gwiazdą koledżu Chrisem Boschem, Dwayne'em Wade'em, który przed chwilą poprowadził Marquette do bycia jedną z czterech finałowych drużyn i przy okazji został częścią składu All-American, graczem roku koledżu TJ Fordem i również przed Carmelo Antonym, który dopiero co poprowadził Syracuse do mistrzostwa NCAA. I mimo tych osiągnięć i nazwisk, LeBron wychodząc z liceum był przed nimi wszystkimi. Zresztą no Cavs tak się na niego napaliło, że zaprezentowali jego strój meczowy przed wybraniem zawodnika w drafcie. I no cóż, LeBron nie miał do końca farta, tak jak przed chwilą to opisałem. Tak naprawdę to szczęście polegało tylko na tym, że LeBron mógł zagrać faktycznie dla swojej rodzinnej drużyny. Co nie zmienia faktu, że była źle zarządzaną organizacją z samego dna ligi. Patrząc na nią, on sam nie do końca był przekonany, czy mu się to podoba. A mimo tego całego szumu wokół niego musiał się zmierzyć z kolejnymi przeszkodami, z czego pierwsza z nich to byli zazdrośni koledzy z bardzo cienko przynoszącej drużyny. We have better players than him in his position already on our team, bro. His potential is probably... The sky's the limit for him, though. If he come, you know what I'm saying, he can just hop on our bandwagon and hopefully we can do something big. Przy każdej innej osobie można by zrozumieć sceptyczność graczy Cavaliers co do 18-latka, którego wszyscy ukoronowali już na zbawce ich zespołu, ale trzeba by było być niewidomym, żeby nie zrozumieć fenomenu tego gościa. Mimo wszystko niechęć okazała się silniejsza, James na treningach indywidualnych zostawał przy jednym koszu, sam, kiedy reszta drużyny trenowała na koszach obok. A co mogę powiedzieć o pierwszym sezonie LeBrona? No cóż, to był najgorszy sezon w jego karierze. Oczywiście w żadnym wypadku nie był zły, był wybitny. Zdobywał 21 punktów, 6 asyst i 5,5 zbiórki oraz 1,5 przechwytu na grę. Ale to nie same statystyki były czymś wartym takiego zachwytu, a to, że robił to mając tylko 18 lat. Wszyscy gracze przechodzący do NBA prosto z liceum mieli powolny start, wychodząc często z ławki, zanim nie dostosowali się do poziomu profesjonalnej koszykówki. Nieważne, czy to był Kobe Bryant czy Kevin Garnett. Nikt w tym wieku nie miał jakiegoś wybitnego sezonu. Oprócz LeBrona Jamesa. Był jeszcze nieoszlifowany i polegał na swojej nadludzkiej szybkości oraz skoczności, żeby zdobywać punkty wchodząc pod kosz, bardzo często wykorzystując te atuty podczas kontrataków. Czasami miał słabe noce, które obnażały jego słabość, jeśli chodzi o niezbyt skuteczne rzuty z wyskoku, ale też robił rzeczy, których nastolatkowie w NBA nie powinni umieć robić. Jak choćby statystyki 41-13-6 wygranej przeciwko Nets. No i mimo widocznych braków w swojej grze i dosyć podobnych statystyk w porównaniu do swojego konkurenta do nagrody Rookie of the Year Carmelo, młody wiek LeBrona, lepsza umiejętność kreowania akcji oraz co najważniejsze solidniejsza obrona przekonała głosujących do przydzielenia tej statuetki właśnie Jamesowi. Ale mimo świetnego sezonu w jego wykonaniu, to jego drużynie zabrakło dosłownie jednej wygranej, żeby zakwalifikować się do playoffów z 8 miejsca, wygrywając jedynie 35 gier w sezonie. Jednak przyszłość Cleveland wyglądała naprawdę bardzo dobrze, a najlepsze miało dopiero nadejść. Przed drużyną było sporo pracy. Mając talent tego kalibru w składzie, zegar tykał i musieli zrobić jakieś ruchy, żeby obudować LeBrona i zatrzymać go tam. Pierwszą oczywistą rzeczą było przedłużenie kontraktu Carlosa Boozera, 22-letniego rozwijającego się silnego skrzydłowego, który wszedł do ligi jedynie rok przed LeBronem. I chcąc go udobruchać, właściciel klubu, Gordon Gant, zrobił coś, co jest teoretycznie zabronione w NBA.
i razem z agentem Buzera Robem Pelinką umówili się pod stołem, że unieważnią stary, mały kontrakt zawodnika i podpiszą nowy i bardziej hojny. Carlos teoretycznie powiedział mediom, że chce zostać właśnie w Cleveland, jednak później zobaczył, jak gorszego od niego zawodnika kto inny podpisał za więcej pieniędzy niż zaoferowali mu Cavaliers. I zaczął szukać i dla siebie lepszej oferty, przez co koniec końców Utah Jazz zaoferowało mu 68 milionów. Był wolnym agentem pod restrykcjami, więc Cavs mógł wystawić taką samą ofertę i Carlos musiałby się podpisać jednak ze swoją starą drużyną. Ale oczywiście Cleveland nie planowało na niego wydać aż tyle pieniędzy i pozwolili odejść najlepszemu, młodemu, rozwijającemu się koledze z drużyny LeBrona Jamesa. Więc no od początku off-season zarząd już mógł tylko starać się przyhamować straty, które ponieśli. I podpisali solidnego rozgrywającego Erika Snowa, ale na przykład Duane Wagner, rozwijający się obrońca wybrany przez Cavs w 2002 roku, który walczył z kontuzjami od samego początku gry w NBA, nigdy nie wrócił nie tylko do swojej formy, ale w ogóle na parkiet ligi. Za to swój 10 pick w drafcie wykorzystali na Luke Jacksona, który oczywiście nie był trafionym wyborem, tym bardziej patrząc na to, kto był wybrany później w tym samym roku. Więc no nawet jeszcze lepszy LeBron James to było za mało, żeby pociągnąć to niedomagające Cavs. Nawet mimo to, że grał najwięcej minut na grę w całym NBA, został od starym wieku 20 lat i już w swoim drugim sezonie stał się częścią tak elitarnej grupy strzelców jak Allen Iverson czy Kobe Bryant. Cały sezon można podsumować grą z 20 marca 2005 roku, kiedy przeciwko Raptors zrobił rekord organizacji 56 punktów. Dołożył 10 zbiórek i 5 asyst, a i tak przegrali ten mecz. Nawet jeśli drugi najlepszy gracz Cavs, Zydrunas i Gaskus, wywalczył sobie również miejsce u boku LeBrona do zostania All-Starem, to powiedzmy sobie szczerze, nie był graczem, który mógł być drugą opcją dla drużyny, która mogła myśleć o przymierzaniu się do mistrzostwa. A sama jego obecność w All-Star Game była spowodowana małą ilością gwiazd w konferencji wschodniej, przez co miał szansę jakoś się tam wślizgnąć. I w ten sposób po raz drugi ledwo co minęli się z playoffami i mimo możliwości, jakie stawiało przed nimi następny offseason, to cała struktura zarządu, która przywitała LeBrona, nie była tą samą, która miała go prowadzić dalej. Gordon Gant uznał, że czas przejść na emeryturę i poprosił Davida Sterna o znalezienie kogoś, kto mógłby wykupić jego udziały w drużynie. Jak się okazało, Stern znał akurat pewnego miliardera, który miał do przepalenia na tyle dużo pieniędzy, że zgodził się na zakup. I tak oto Dan Gilbert został nowym właścicielem Cavs i od razu uznał, że posadzi swoich ludzi, tym bardziej na najważniejszych pozycjach w drużynie. Czyli trenera i menadżera głównego, idąc starą, dobrą taktyką, którą było wzięcie gości, którzy pracowali kiedyś w Spurs. Jako GM-a podpisał emerytowanego gracza i członka zarządu San Antonio, Daniego Ferrego. Za to jako trenera byłego asystenta Grega Popowicza, Mike'a Browna. No i obaj pierwszy raz zostali zatrudnieni na tak ważnych stanowiskach. Te offseason było obfite w świetnych wolnych agentów jak choćby Ray Allen, ale pochmurne Cleveland, które w dodatku musiało przebijać oferty innych drużyn, nie miało za dużego pola do manewru. I największym sukcesem było przedłużenie kontraktu Big Z oraz pozyskanie dobrego, lecz kontuzogennego obrońcy z Waszyngtonu, Larry'ego Hughes'a i uczynienie z niego najlepiej zarabiającego członka zespołu. Oprócz tego podpisano parę innych zawodników, byleby przepalić trochę pieniędzy i pozyskać cokolwiek, ale ogólnie Danny Ferry nie odniósł żadnych bardziej znaczących sukcesów w swoim debiucie jako GM. Ale złe zarządzanie nie zrobiło na Jamesie żadnego wrażenia. Zdobywał ponad 31 punktów na grę, przy okazji zostając MVP All-Star Game i już wtedy jednym z, jeśli nie najlepszym koszykarzem stąpającym po planecie, prowadząc swoją drużynę do czwartego miejsca w tabeli z 50 zwycięstwami na koncie. I tam w pierwszej rundzie zmierzyli się z Washington Wizards, prowadzonymi przez również jedną z największych gwiazd wschodu tamtego czasu, Gilberta Arenę, który dał pierwszy raz od lat nadzieję temu zespołowi. Dwie drużyny, dwie gwiazdy i tylko jedno miejsce w drugiej rundzie. LeBron od razu pokazał, że wszystko raczej będzie szło po jego myśli, wygrywając grę pierwszą 11 punktami. Ale po powrocie w grze drugiej widać było, że seria będzie zaciekła, ale fortuna była po stronie króla i następne dwie z trzech gier Waszyngton przegrał tylko jednym punktem. Dwie gry, które rozstrzygły się wartością rzutu osobistego. I tak oto przyszliśmy do gry szóstej, eliminacyjnej. Gilbert do tej pory rzucał średnio 34 punkty w serii i był właśnie po znakomitej nocy, podczas której rzucił 44 punkty. LeBron oczywiście zdobywał więcej, bo 36 punktów na grę i tak samo miał jeszcze lepszy mecz piąty, zaliczając 45 punktów.
Seria była tak wyrównana, jak tylko mogła być, ale zawsze w takich momentach musi nastąpić załamanie, które w tym przypadku nastąpiło w ostatnich minutach właśnie meczu szóstego. Cała gra była wyrównana. Gilbert trafił do kosza, to nagle LeBron też. Washington prowadził, a zaraz Cavs ich przegoniło. Przez ten cały czas prowadzenie którejkolwiek z drużyn nie wynosiło więcej niż 6 punktów. I tak oto w ostatnich sekundach czwartej kwarty Wizards przegrywali 3 punktami. Nie kto inny jak H&Zero rzucił głęboką trójkę z odległości 28 stóp, żeby sforsować dogrywkę. Arena był znany w całej lidze z bycia jednym z najlepszych clutch playerów grających wtedy. Ale tamtej nocy nie było tego widać akurat w czasie doliczonym. Nie trafiał rzut za rzutem, a kiedy został sfaulowany, dał radę wcelować tylko jeden z 2 rzutów do dziury. Jeśli byłeś w Cavs, to właśnie tego gościa chciałeś faulować. Na szczęście dla nich Wizards prowadzili w końcówce 1 punktem, mając jednego z najlepszych strzelców w NBA za linią rzutów wolnych. Co mogło wtedy się złego stać? LeBron James samymi słowami wzbudził trwogę w już i tak zdenerwowanym Gilbercie, podchodząc do niego i mówiąc: jeśli nie trafisz, wracasz do domu. Jego twarz mówi, że bardzo mocno mu uwierzył. I tak właśnie chybił drugi rzut. Jakimś sposobem to jest legalne i między rzutami można podchodzić do zawodnika rzucającego, mówić do niego, a nawet dotknąć go w ramię. I tą jedną rzeczą LeBron odwrócił spojrzenie na ten mecz, jak i całą serię. Damian Jones trafił jump shot, żeby Cleveland wyszło na prowadzenie i wygrało 3 mecz pojedynczym punktem, przechodząc dalej. I tam czekało na nich wyzwanie. Detroit Pistons, drużyna z jedną z najlepszych defensyw w historii tego sportu, która była właśnie po 2 odwiedzinach w finałach, z czego jedne z nich świętowali jako zwycięzcy. Bardzo ciężki matchup dla jeszcze nie do końca rozwiniętego LeBrona, który dalej był głównie znakomitym slasherem, przez co drużyny, które miały dobrych obrońców pod koszem, mogły skutecznie starać się go przystopować. A tak się składa, że Pistons mieli jednego z najlepszych graczy tego typu, Bena Wallace'a, dla przyjaciół Big Ben. Cleveland i tak udało się przeciągnąć serię do 7 gier. Jednak kiedy przyszedł czas na dokończenie biznesu, to nikt inny w Cavs nie stawił się na mecz, a w grze przeciwko świetnym obrońcom stawianie całego ataku na barki jednego zawodnika nie za często kończy się owocnie. Tym bardziej, kiedy personel przeciwników jest ułożony idealnie po to, żeby starać się stłamsić przeciwną gwiazdę. Więc Cavs zostali wyeliminowani, a James musiał oglądać, jak jego kolega z tego samego draftu, Dwayne Wade, wygrywa razem z Shaquillem O'Neal'em mistrzostwo. Faktem jednak było, że mimo słabego off-season, Cavs i tak zdołali zajść dalej niż we wcześniejszych latach, co napawało optymizmem zarząd. LeBron odwzajemniał te uczucia i podpisał, co ciekawe, nie maksymalną ilość lat, którą proponowała mu drużyna w przedłużeniu kontraktu, a kontrakt na 3 lata z opcją zawodnika na rok 4. Ale jeszcze wrócimy do tego, czemu tak. Na razie ważne było to, że zegar dla Cavs nieubłaganie tykał i mieli tylko parę lat na zadowolenie gwiazdy, która mogła chcieć krótszym kontraktem pokazać, że chce w razie czego móc wycofać się z tonącego statku, więc teraz mieli czas do 2010. W 2007 drużyna wyglądała praktycznie tak samo, z tą różnicą, że młodsza część składu dała radę się rozwinąć. A Cavs dzięki Mike'owi Brownowi, który już wtedy był świetnym trenerem, jeśli chodzi o defensywę, byli jedną z lepszych drużyn w obronie przynajmniej. To mimo braku jakichś większych nazwisk w składzie, które słynęły z nie wiadomo jak dobrego krycia. No i dzięki tej właśnie solidnej obronie znowu udało im się wygrać 50 gier. Ich pierwszej rundzie zmierzyli się po raz kolejny z Washington, tym razem bez Gilberta Arenas, który w tym czasie był kontuzjowany, przez co Cleveland zafundowali im dżentelmeński sweep bez cienia szansy na wygraną. Następne było New Jersey Nets, którzy nie byli tak mocni jak już do niedawna, jednak dalej był to ten sam skład, któremu udało się zameldować 2 do finałów na początku dekady. Ale cóż, Jason Kidd nie dał rady tego udźwignąć, a Vince Carter nie był tym samym skocznym Carterem co w Raptors, więc mimo walki ugięli się w 6 grach pod naciskiem Cleveland. Wtedy w finałach konferencji czekała na nich ściana. Po raz kolejny Detroit Pistons. Tym razem bez Big Bena, jednak dalej świetna drużyna z pierwszego miejsca w konferencji, prowadzona przez Chauncey'a Billupsa, która tak jak Cavs znakomicie radziła sobie w obronie, nawet bez swojego podkoszowego z Hall of Fame. I miała personel, żeby osaczyć LeBrona tak, żeby kto inny z jego drużyny musiał rzucać. W 2 pierwszych grach Cleveland dali się na to złapać i mimo super niskich, bliskich i co ciekawe tych samych wyników, Pistons udało się wyjść na prowadzenie. Za to LeBron niestety w obu grach nie zdobył nawet 20. W pierwszej grze hejterzy podnieśli się potem, gdy podał po podwojeniu pod koszem w końcówce do Daniela Marshalla na czystej pozycji, który nie trafił niestety swojego rzutu. Zdarza się. W drugiej grze starał się więc wymusić rzut w
takiej samej sytuacji, ale został zatrzymany przez obronę, która była na to przygotowana. Więc trzecia gra już w Ohio była super istotna. LeBron zwyczajnie przestał się przejmować obroną i zdobył najwięcej jak do tej pory w tej serii, 32 punkty, w tym splakatowo w czwartej kwarcie Rashida Wallace'a, żeby jego drużyna mogła wyjść na prowadzenie. Ten dunk był prawdziwą wiadomością dla fanów znajdujących się w arenie, że to koniec poślizgnięć i król zdecydował wygrać tą serię. I kiedy dalej przy samym końcu walka była wyrównana, wymusił switch i wbił sztylet, żeby upewnić się, że prowadzenie zostanie po odpowiedniej stronie. Ale obietnica wygranej jeszcze nie została przypieczętowana. Prawdziwe ucementowanie LeBrona Jamesa w świecie koszykówki, w którym wszyscy zrozumieli, z czym tak naprawdę mają do czynienia, nastąpiło w grze piątej, kiedy seria została wyrównana 2-2. W The Palace of Ambrum Hills przed 22-tysięczną twardą publiką Detroit Cavs byli totalnie ogrywani przez Pistons. Hughes walczył z kontuzją stopy, a inni obrońcy nie potrafili zapełnić tej luki. Rip Hamilton zdołał zdobyć 10 punktów pod rząd z rzutów osobistych, na które Cleveland nie miało w ogóle odpowiedzi. Detroit zdołało uzbierać 7 punktów przewagi 7 minut przed końcem samego spotkania. I wtedy LeBron uznał, że przejmie tą grę. Całą arenę. Nikogo innego nie było widać oprócz niego. Najpierw skrosował Hamiltona i trafił z lewej strony, żeby skrócić przewagę do 5. Potem, gdy Pistons nie trafili, to mimo bycia skrzydłowym, a nie rozgrywającym, zażądał piłki. I 22-latek podbiegł zwyczajnie na drugą połowę i rzucił z odległości 20 stóp od kosza. Po tym jak Cavs wymusili stratę, LeBron kontynuował egzekucję, mijając sobie Jasona Maxwella jakby nigdy nic, żeby wsadzić piłkę do kosza. I wtedy już Cleveland prowadziło, ale Billups pokazał, czemu nazywają go Mr. Big Shot i przywrócił przewagę gospodarzom. Gra piąta znowu postawiła LeBrona przed tym samym scenariuszem, z którym musiał walczyć całą serię. Jedno decydujące posiadanie z niecałymi 24 sekundami na akcję. Detroit idealnie sobie to zaplanowało, bo gdy LeBron wymusił switch, to obrońca kalibru All-NBA, Tajon Prince, stanął naprzeciw Jamesowi. Ale niepotrzebnie odwrócił wzrok, żeby zobaczyć, gdzie są wszyscy, i było już dla niego za późno. Ten kosz wymusił dogrywkę, w której nikt inny w Cavaliers nawet nie wykonał próby rzutu. Przez słabą jakość można by pomyśleć, że LeBron gra 1-5 i faktycznie tak Pistons go broniło, rzucając na niego wszystko, co mają, żeby w końcu podał. Ale tej nocy nie mieli nic do gadania. Sztylet. Detroit dało radę i wymusiło dogrywkę. LeBron zagrał już 45 minut, rzucił już 16 punktów pod rząd. Czy naprawdę miał jeszcze 5 kolejnych minut na ciągnięcie za sobą swojej drużyny? Oczywiście. Świetnie broniony przez Prince'a? Żaden problem. Lockdown defense Billupsa? Proszę cię. Rzut nad dwoma obrońcami zepchnięty do linii bocznej, spadając w lewą stronę 25 stóp od kosza? Proszę bardzo. Kiedy LeBron dostał piłkę sekundy przed końcem, minęło 18 minut od kiedy inny kawalerzysta w ogóle trafił do kosza. W momencie, w którym ruszył, wszystkich 5 obrońców przesunęło się pod kosz, aż sami nie wiedzieli, co zrobić, żeby nie powpadać na siebie. To jest LeBron. Szybszy niż najsilniejszy gracz w lidze i silniejszy niż najszybszy gracz. I tak, dał radę między nimi wszystkimi stojącymi już bezradnie rzucić leja pod tablicy, żeby zdobyć przewagę 2 punktów. I kiedy po następnej akcji Billups przyceglił w stronę kosza, LeBron zrobił to. Tamtej nocy został oficjalnie ukoronowany na króla tego pałacu oraz króla całego NBA. Jego 48 punktów zawierało 25 ostatnich zdobytych przez jego drużynę. I Pistons zostali zmiażdżeni. LeBron mógł chwilę odpocząć, kiedy to Daniel Gibson zdołał rzucić 31 punktów na domknięcie serii. I pierwszy raz przez 37 lat istnienia, dzięki geniuszowi z tego miasta wydraftowanemu przez tą drużynę po twardym tankowaniu, Cleveland Cavaliers dostało się do finałów NBA. Całe to cierpienie i niepewność dla tego momentu. Ale pamiętacie, jak mówiłem, że Mike Brown jest świetnym trenerem w defensywie? Gorzej mu szło z atakiem. Tym bardziej, że skład, którym operował, jedyne co potrafił, to dobrze bronić. Szczególnie w tej serii, gdzie koledzy z drużyny LeBrona wykonali jeden z najgorszych występów ataków w historii finałów. Nawet ich gwiazda nie potrafiła się przebić. Cleveland zostali wytarci po podłodze w finałach. LeBron, mimo że pokazał, iż potrafi przebić się przez super elitarne obrony, to tym razem nawet jak już kogoś mijał, to musiał jeszcze coś zrobić z 211-centymetrowym Timem Duncanem.
Jeszcze trochę musiał minąć, zanim powiększy swój bagaż i da radę grać zaspokojnie na obrońców pod koszem. I jak do tej pory, po osaczeniu przez dobrą defensywę, można było trzymać jego wybuchy ofensywne pod kluczem. Żeby być fair, grę trzecią i czwartą u siebie, Cleveland przegrało najpierw trzema, a potem jednym punktem, więc naprawdę mieli szansę trochę przeciągnąć tą serię. Jednak nie oszukując się, byłoby to odwlekanie nieuniknionego. Przed Cavs jednak miała być światelna przyszłość. Zostali finalistami. Wcześniejsi hegemoni konferencji zaczęli się rozsypywać, a inne młode gwiazdy nie były LeBronem Jamesem, więc organizacja uznała, że wszystko się ułoży bez mieszania w zespole. No i przespali okienko, które wykorzystały inne drużyny. Tym bardziej jedna konkretna. Boston Celtics, które w końcu sprowadziło pomoc dla swojej gwiazdy Paula Pierce'a. Do Bostonu zawitał wtedy najlepszy rzucający za trzy w historii Ray Allen oraz jeden z trzech najlepszych silnych skrzydłowych Kevin Garnett. I w ten sposób Boston nie tylko stało się dzięki dwóm transferom faworytem do wyjścia ze wschodu, ale też po prostu super drużyną. Złożoną z trzech zawodników, którzy co ciekawe mieli każda z osobna ujemny bilans zwycięstw do porażek przeciwko młodemu LeBronowi. Dodając do tego rozwój Rajona Rondo, który praktycznie stworzył z nimi wielką czwórkę, to niektórym właścicielom innych drużyn mogły faktycznie opaść ręce na sam widok, co się właśnie wydarzyło. I tak Cleveland zaliczyło nie tylko stagnację, ale nawet regres przez kontuzję, w tym kiedy James musiał przesiedzieć część sezonu przez kontuzjowany palec, zeszli na ujemny bilans zwycięstw do porażek. Mimo dobrego planu na obronę, to poziom jego wykonania spadł względem ostatniego roku, a tak jak zły był wcześniej, taki też pozostał. I tak na przykład w styczniu najpierw LeBron musiał zdobyć 31 punktów i 19 zbiórek, żeby wygrać z dogorywającymi na dnie ligi Charlotte Bobcats po dwóch dogrywkach. Potem następne 51, żeby pokonać Memphis Grizzlies, również po dogrywce. Może być frustrujące ciągnąć ciągle tą samą ekipę za sobą, żeby wygrywać zwykłe gry w sezonie z takimi drużynami, z którymi jak się gra, to fanom nawet nie chce się przychodzić patrzeć na mecz. Tym bardziej, kiedy myślisz sobie, że będziesz musiał potem spotkać się w playoffach z ekipą, która zapełnia pół składu All-Star Game, więc James poprosił o sprowadzenie mu jakiejś pomocy. Dokładniej na myśli miał kilkukrotnego wicemistrza Jasona Kidda, który akurat sam poprosił o transfer z New Jersey Nets. Kiedy to Mavericks, a nie Cleveland udało się dopiąć transfer za niego, to LeBronowi z ledwością udało się ukryć niezadowolenie na twarzy. Czuł się i był po prostu gotowy na wygrywanie tu i teraz, więc zarząd drużyny pod presją w końcu wykonał jakieś ruchy, wysyłając w mocno skomplikowanym transferze część swojej pierwszej piątki za już o wiele gorszego względem swoich dni w Detroit, Bena Wallace'a. Ale na szczęście oprócz tego udało im się dobrać dwóch dobrych graczy obwodowych, Delonte Westa i Wolego Szczerbiaka. Niezłe wzmocnienie, ale patrząc na to, jakie i nazwiska zmieniały w tym samym czasie drużynę, to jak na team z aspiracjami na zdobycie mistrzostwa, to trade deadline został przegrany. Cavs tym razem nie przekroczyli granicy 50 zwycięstw. Zrobili sobie rutynę z pokonywania Wizards w pierwszej rundzie i tak jak nikt zresztą nie dali rady z obładowanymi Boston Celtics. We broke LeBron. In game 5. So get your ass out of here with that, all right? We didn't give a fuck about LeBron. We didn't fear LeBron and we didn't think that he can beat all five of us. And that's how it felt. We played the Cleveland Cavaliers in 2008, and it was a game 7, right? We just had lost game 6. And I ain't gonna lie, man, I was scared as hell going into that game 7 against LeBron James. And this was the only time that I actually prayed that something happened to him at practice. I said, you know what? Like, what a thing to confess. I know, but I'm being real. Like, I was like, let us get breaking news that LeBron has, you know, tore his ACL or something. That's how terrified I was of LeBron. Let me tell you. We got by the Hawks. And I remember it was game 6 in Cleveland. And he drove down the lane, and I think he dunked on KG and James Posey. And I seen it in his eyes because I was sitting on the bench. I had a horrible game. And I kept saying to myself, I was like, man, we're not getting past this motherfucker. He coming in here and he gonna beat us. I could see it. And I was scared. I was like, this is just a different dude right now. And I was scared. And I actually was sitting up there really praying that I woke up to some news that some type of way he was going to be out the game. You were praying that he had a sprained ankle? No, that maybe he had a stomach bug? No, a stomach bug or a sprained ankle, he still had a chance to play. I did not want him to play in this game 7. He's really the chosen one. Like, seriously.
This motherfucker, everything he touches, gold. He wins in card games. You know, he take everybody. Wins at life. Wins in business. Oh, everything. Everything. But that particular year, I was literally praying on his downfall. LeBron miał świetną serię, pchając ją do siódmej gry. Pod groźbą eliminacji mimo zdobycia 45 oczek z reszty kawalerzystów jedynie Delonte West miał ich dwucyfrową ilość w przegranej 5 punktami. Dan Gilbert trzymał pokerową twarz, mówiąc mediom, że nie martwi się o przebieg wolnej agentury. Ale patrząc na to, jak ich gwiazda casualowo mówi o zmianach w personelu, to Danny Ferry wiedział, że ma trochę roboty do zrobienia. Mimo, że nie miał już za dużo możliwości na bardziej skomplikowane ruchy, ponieważ oddał już większość swoich asetów we wcześniejszych wymianach. Jednak za parę osób z ławki udało mu się uzyskać całkiem dobry zwrot w postaci Mo Williamsa. Obrońcę, który potrafił sobie i innym wykreować pozycję do rzutu, a u boku wjeżdżającego nieustannie pod kosz LeBrona Jamesa świetnie odnajdywał się, wykorzystując większą ilość miejsca daleko od kosza na rzucanie najcelniej w swojej karierze za trzy, zostając przy tym najlepszym kolegą z drużyny Jamesa, jakiego miał do tej pory, co też potwierdza fakt powołania go w pierwszym roku w Cleveland do All-Star Game. Dodając do tego ten wcześniejszy transfer, LeBron w końcu miał całkiem solidną drużynę, przy której mógł odrobinę spuścić nogę z gazu i więcej dzielić się piłką. Znaczy, no tak było oprócz jednej nocy 9 lutego, gdzie chyba nie chciał po prostu zardzewieć, jeśli chodzi o robienie wielkich wyników, i zaczął ogrywać całą drużynę Milwaukee. Potem zaczął ignorować to, jak normalnie gra w koszykówkę, i zaczął podbiegać parę stóp przed linię za trzy, żeby oddać rzut. Weterani komentowania sportowego odchodzili od zmysłów na żywo w telewizji, patrząc na to, co się dzieje przed ich oczami. LeBron odmienił wynik przegranej gry, rzucając 55 punktów, w tym 8 trójek z naprawdę super daleka. Więc no tak, jeśli komuś takiemu dasz choć trochę pomocy, to od razu choćby nie wiadomo co, jego drużyna z automatu jest kandydatem do mistrzostwa. Cavs grali świetnie w ataku i wrócili do swojego wcześniejszego poziomu gry w obronie, wygrywając 66 gier, ustanawiając przy tym rekord organizacji. Cleveland przejechało się najpierw po Detroit, a potem po Atlancie, wchodząc do finału w konferencji bez ani jednej nawet szansy na porażkę, wygrywając wszystkie 8 gier dwucyfrową ilością punktów. Odbierając przy tym swoją pierwszą nagrodę MVP w karierze w 2009 roku, a fani zaczęli ekscytować się na myśl o możliwości pojedynku LeBrona z zeszłorocznym MVP Kobe'm Bryantem w finałach. Ale najpierw musieli przejść przez finały konferencji, gdzie czekali na nich gracze nie z Bostonu, a z Orlando. Magic od 2004 roku, kiedy wydraftowali Dwighta Howarda, ciągle się wzmacniali. I teraz, dzięki dobrym ruchom od paru lat, mieli swoją wielką trójkę, w której Howard wsadzał nad każdą osobą, która była w drużynie przeciwnej, i blokował również każdą osobę, która próbowała oddać rzut spod kosza. Magic ogólnie grali świetną, efektywną i elegancką koszykówkę pod przewodnictwem trenera Stana Van Gundy'ego. Seria wyglądała totalnie inaczej niż wcześniejsze ważne serie Cleveland ze Spurs i Pistons, i zamiast problemów z obroną, to tym razem ciężko było nadgonić za tempem ataku przeciwników. Cleveland dawało radę je trzymać, oczywiście dzięki LeBronowi. Rzucił 49 punktów, reszta za to już niestety nie dawała sobie tak świetnie rady. I kiedy Rashard Lewis rzucił trójkę w końcówce na prowadzenie, to mimo dwóch okazji na odpowiedzenie tym samym, to West i Williams nie dali rady trafić do kosza. I tak streak wygranych Cavs został przerwany, ale nie na długo, bo LeBron w grze drugiej wziął sprawy w swoje ręce i upewnił się, że wygrają chociaż jeden mecz na swoim boisku. Mo Williams will throw in. Rashard Lewis playing off the ball. Lewis gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer as the Cavaliers have pulled it out. Ale to tylko przedłużyło serię. Orlando wygrało dwie gry u siebie, obrzydliwie bardzo przeważając nad swoimi przeciwnikami. I w ten sposób Cavs wracali do Ohio z deficytowym wynikiem 3-1. I mimo, że LeBron w końcu otrzymał pomoc w grze piątej, to było to tylko przedłużenie nieuniknionego, bo seria i tak zakończyła się w następnej. Grze szóstej, po której LeBron nie krył swojej frustracji, przebierając się szybko po grze i wychodząc, nie odpowiadając reporterom na pytania, dając swojej grze mówić za niego. I faktycznie przy 41 punktach, 8,5 zbiórkach i 8 asystach wyniki mogły mówić za niego.
niego. I to nawet, jeśli jego straty były większe niż zazwyczaj. Mimo to powiedział, że jest zadowolony w Cleveland. Oczywiście nie na tyle, żeby podpisać przedłużenie kontraktu. Przez to drużyna wiedziała, że może go stracić za rok. Więc podpisali Shaka. Brzmi jak potężny duet, ale tak jak wcześniej Ben Wallace, Shaq nie był tym samym graczem co wcześniej. Był cieniem samego siebie, będąc oczywiście dalej wzmocnieniem dla składu poprzez dokładanie 12 punktów na grę, jednak dalej, żeby przejść przez zespoły, które nagle wyrosły na wschodzie, skład potrzebował koniecznie drugiej gwiazdy w kwiecie wieku. Dobrze o tym wiedząc, Sfery przygotował paczkę zawodników do transferu za Amare Stoudemire'a, gwiazdę Phoenix Suns. Ale tak jak wcześniejsze próby, ten trade ze znaczącą gwiazdę również się nie udał. I ostatnim tchnieniem próby wzmocnienia składu było pozyskanie Antoine'a Jamesona. Bardzo rozczarowujące. To oczywiście było za mało. James zdobył drugą nagrodę MVP pod rząd, Cavs zajęło się Chicago Bulls w pierwszej rundzie i przeszli do drugiej, gdzie czekali na nich po raz kolejny Boston Celtics. Przez pierwsze trzy gry seria wyglądała naprawdę wyrównanie. A nawet tak jakby przewaga miała być po stronie Cleveland, gdy rozgromili Boston Celtics w grze trzeciej, gdzie James zrzucił 38 punktów. Ale potem nie tylko drużyna, ale sam LeBron z kontuzją łokcia nie robili to, co do nich należy. I w trzech przegranych pod rząd trafił jedynie 18 z aż 53 prób. I gdy nikt inny nie przejął po nim pałeczki, Cleveland zostało upokorzone. A LeBron jako wolny agent stanął przed jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu, która zmieniła ten sport na zawsze. Cleveland z budżetem na drugą gwiazdę, widząc rynek wolnych agentów mimo przesłanek wskazujących na to, że ich obecna gwiazda nie jest w pełni zadowolona z drużyny, to nie bali się jakoś strasznie o to, czy się z nimi na nowo podpisze. A powinni, bo konkurencyjne drużyny, które miały na niego pieniądze, wyglądały naprawdę bardzo obiecująco. LeBron miał spotkanie nawet z takimi New Jersey Nets, którzy najmniej go interesowali, ale oczywiście pogadał z nimi. Bardzo interesujący byli New York Knicks z ich nowym nabytkiem, Amare Stoudemire'em, którego zgarnęli spod nosa Cleveland parę miesięcy wcześniej, a teraz sam starał się przekonać LeBrona, żeby sprzymierzył się z nim w Nowym Jorku. Innym argumentem organizacji było to, jak wielkim rynkiem jest Nowy Jork, dzięki którym marketingowo LeBron mógłby być najpopularniejszą gwiazdą ze wszystkich. Ale mimo że była to kusząca propozycja, to nie oni byli jednymi z głównych kandydatów na wygranie tego przetargu. Pierwszym z trzech takowych było oczywiście Cleveland, które, jak mówiłem, miało pieniądze na podpisanie kogoś do pomocy dla LeBrona. Drugą drużyną, co ciekawe, było Chicago Bulls Derricka Rose'a. Przez to, że mieli młody skład na kontraktach rookie, mieli kasę, żeby zapłacić LeBronowi. Oraz dalej dobrą drużynę, co mogło być naprawdę kuszącą opcją, z wizją, w której mianowany na następcę Jordana, James prowadzi Bulls do kolejnych sukcesów, czyniąc wtedy już tą organizację możliwe nawet najbardziej zasłużoną w historii nowoczesnej koszykówki. Ale ta opcja też nie była tym, co wymarzył sobie LeBron, ponieważ on zaplanował już wszystko parę lat wcześniej, gdy podczas przedłużania kontraktu umówił się ze swoimi kolegami z tego samego draftu, Dwayne'em Wade'em, Carmelo Antonym i Chrisem Boschem, że przedłużą swoje kontrakty do właśnie 2010, żeby potem połączyć siły w najbardziej przystępnej drużynie, w tych, w których byli. Miami Heat. Carmelo nie posłuchał przyjaciół i podpisał dłuższy kontrakt, ale pozostała trójka trzymała się planu. LeBron czekał i obserwował, czy Cavs zrozumieją aluzję i ogarną coś na tyle lepszego, co mogłoby go przekonać do zostania tam, ale nic takiego się nie wydarzyło. Zorganizował całe godzinne show, żeby tylko ogłosić swoją decyzję w telewizji przed milionami oglądających. A bardziej dociekliwi fani, gdy zobaczyli jeszcze, że Bosch przeszedł już do Miami, domyślali się, co się tak właściwie dzieje. So I guess it's time for them to stop chewing. The answer to the question everybody wants to know. LeBron, what's your decision? In this fall, man, it's very tough. In this fall, I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat. Miami Heat. That was the conclusion we woke up with this morning. And for him to go on there and drag us through the mud for 7 years and stab us in the heart, he deserves everything he gets. I hope he never wins anything in Miami. He is dead to me. This is terrible. This is the worst thing that could ever happen to Cleveland since Modell taking the bronze away. LeBron James zrobił coś, co zszokowało całą społeczność tego sportu i odszedł od swojej drużyny z rodzinnego stanu, żeby stworzyć pierwszą super drużynę wykreowaną przez graczy z wolnej agentury. I jako już najlepszy gracz na świecie, sam poszedł ze swojej drużyny, żeby dostać wszystkie potrzebne mu komponenty, żeby zagwarantować sobie finały.
Przypadki, gdzie koszykarze naciskali na swoje drużyny, żeby zrobić coś podobnego, już się wydarzyły jakiś czas wcześniej. I odpowiedzią na to był właśnie ten ruch, przez który LeBron z wybawcy swojego rodzinnego miasta stał się wrogiem numer jeden nie tylko tej franczyzy, ale całej społeczności, która uznała, że jest to pójście na skróty oraz po prostu nie spodobało im się robienie z czegoś takiego godzinnego show w telewizji publicznej, co było najgorszą decyzją, jaką mógł tylko podjąć. Przecierając przy tym szlaki dla jego następców, którzy będą wiedzieć, żeby tak nie robić. Co jak sam nawet James powiedział, wydarzyło się tylko dlatego, że ten program przekazał zarobione przez niego pieniądze potrzebującym ich dzieciakom. Dan Gilbert przez swoją pychę wpadł w taki szok, że napisał otwarty list, w którym obrażał LeBrona. I mówił tam, że Cleveland dadzą sobie bez niego radę i wygrają mistrzostwo jeszcze szybciej od niego. A LeBron zamiast schować się i przepraszać za to, co zrobił, to nosił się z tym dumnie, rzucając wyzwanie całemu światu. But we also know you three kings came down here to win championships. Not one, championships. Not two. LeBron, tell us about that. Not two, not three, not four, not five, not six, not seven. Miami Heat byli tak niebezpieczni, jak wszyscy to sobie wyobrażali, ale brakowało im dalej regularności. Presja, budowanie chemii w drużynie, zmiana otoczenia i inne czynniki sprawiały, że ciężko było zgrać się im jako całość. Czasami trzeba jednego krytycznego wydarzenia, żeby połączyć skład. I taka rzecz przytrafiła się Heat dosyć szybko, bo 12 grudnia 2010 roku przy pierwszym powrocie LeBrona Jamesa do Cleveland, gdzie odbyła się gra, o której się mówi, że była najbardziej wroga ze strony fanów ze wszystkich meczy w historii, przed którą jego były kolega z drużyny Mo Williams nawet nie podał mu ręki. Nie patrząc na atmosferę na hali, LeBron dał radę zdobyć 38 punktów, wygrywając przy tym mecz. Ale nie sama wygrana była tą najważniejszą rzeczą, jaką zdobyli Heat, a ich mobilizacja w tych ciężkich warunkach, dzięki której pierwszy raz wyglądali i grali faktycznie jako jedność, dzięki czemu byli gotowi na dalsze kroki w celu zdobycia pierścienia i prawdziwej dominacji. Gdy przyszedł czas na playoffy jednak i popatrzyło się na ten skład, to oczywiście byli faworytami, ale mieli widoczne braki. Drużyna zwyczajnie oprócz swojej wielkiej trójki nie reprezentowała sobą za dużo i oczywiście tym bardziej duet LeBrona i Dwayna Wade'a to duo dwóch graczy kalibru All-NBA i All-Defensive Team, bo Wade'owi nawet udało się raz wejść do składu obrońców, a w dodatku LeBron prawie zdobył trzecie MVP z rzędu, nie dostając statuetki tylko dlatego, że kiedy on zgrywał się z nową drużyną, to D-Rose mimo odrobinę gorszych statystyk bardziej przyczyniał się do zwycięstw Bulls, ciągnąc ich na sam szczyt tabeli i zabrał LBJ-owi nagrodę sprzed nosa, powstrzymując go od zdobycia jej trzeci raz z rzędu. Po prostu mimo tej dwójki i Bosza to wszystko w drużynie praktycznie zależało od trzech osób, co mogło być wielkim uniedogodnieniem, ale z drugiej strony przy tej ilości talentu na pewno niczym, czego nie dałoby się przeskoczyć. No i Heat nie musiało długo czekać, bo już w drugiej rundzie rozgrywek posezonowych spotkali się z największym zagrożeniem do tej pory, prowadzonymi przez weteranów Boston Celtics. Drużynę złożoną tak jak oni, z trzech gwiazd, której LeBronowi jak dotychczas ani razu nie udało się pokonać, kiedy przychodziła już na to pora. No i w końcu tego dokonał, korzystając z przywileju, jakim było nieciągnięcie całej drużyny tylko na swoich barkach. LeBron po 5 grach razem z Wade'em wspólnie zdobywali 58 punktów w serii. To był taki natłok rzutów, że okazało się, że jest to o wiele za dużo dla starzejących się Celtics. I tak w szybki sposób uporali się z jak do tej pory od 4 lat najlepszą drużyną na wschodzie, a LeBron upewnił się, że wszystko się zamknie w grze piątej, idąc na końcu samotnie na run punktowy 10-0. W finałach konferencji wschodniej napotkali się z trochę niespodziewanie najlepszą drużyną sezonu zasadniczego, która dla wielu była również najlepszym kandydatem do zatrzymania Heat, Chicago Bulls. Ich w pierwszej grze faktycznie potwierdzili ten status i Heat przegrało największą jak do tej pory różnicą 21 punktów. Bulls na papierze naprawdę mieli jak podjąć walkę z Miami, ale drużyna South Beach nie przejęła się i potwierdziła obawy reszty ligi. A w tym LeBron, który bez problemu podejmował krycia Derricka Rose'a i mimo chodzenia za jedynką przeciwnika zbierał po nieudanym rzucie i jeszcze wyprowadzał kontrataki. Był wszędzie. Miami Heat byli po prostu za dobrzy. Kiedy inne drużyny mogły tylko patrzeć, Heat dominowali całą swoją konkurencję. I teraz tylko jedna drużyna stała między nimi a mistrzostwem. Minęły 4 lata od kiedy LeBron poprowadził Cleveland w to miejsce. Cały czas starał się zanieść tam swoją drużynę na plecach, podarować swojemu miastu pierścień już jako 22-latek.
ale to możliwe najbardziej niż cokolwiek innego uświadomiło go, że na najwyższym poziomie koszykówki trzeba czegoś więcej niż jednego człowieka, żeby wygrać ze wszystkimi. I możliwe, że to tamta sytuacja bardziej niż cokolwiek innego przekonała go do przeniesienia się na Florydę. Finały z 2011 były zderzeniem dwóch różnych pomysłów na budowanie drużyny. Z jednej strony superteam utworzony przez samych graczy w celu zdobycia mistrzostwa. Z drugiej drużyna trzymająca się lojalnie swojej gwiazdy i starająca się ją wspomóc, kiedy ona rok w rok stara się dla nich wygrywać. Już prawie udało się w 2006 roku, 5 lat wcześniej, kiedy Dirk Nowitzki z Dallas Mavericks spotkał się z innymi jeszcze wtedy Miami Heat, prowadzonymi przez również Dwayna Wade'a i Shaquilla O'Neala. Również po transferze, w którym Shaq zmienił drużyny i próbował wygrać w Miami. Seria zaczęła się tak, jak każdy się spodziewał, kiedy mocni faworyci zdominowali grę pierwszą, wygrywając 92-84 u siebie. Trio gwiazd rzuciło łącznie 65 punktów. Ofensywny wybuch, którego Dirk nie był w stanie nadgonić. Natomiast w drugiej grze widać było, że atmosfera, za jaką przyszło grać obu drużynom, tą serię zaczęła się zmieniać. I mimo grania dalej u siebie, Heat, a dokładniej LeBron James, wydawał się wytrącony z równowagi. I mimo dalej porządnej walki, to Dirk z pomocą całego składu, który wyniósł się na wyżyny swojej produkcji w tych playoffach. I w tej konkretnej grze weterani Sean Murray i Jason Terry pokazali, że doświadczenie było bezcenne w tej serii. Wade miał flashbacki z prowadzenia drużyny do pierścienia w 2006, rzucając najwięcej w tych playoffach, 36 punktów, starając się doprowadzić serię do komfortowego wyniku 2-0, ale Dirk w najważniejszym momencie upewnił się, że nie wszystko pójdzie Wade'owi po myśli, domykając grę w końcówce. 7 ostatnich punktów Nowickiego miało być tym, o czym ludzie powinni rozmawiać w pierwszej kolejności, przywołując sobie tą grę. Ale to, co robił LeBron James, wzbudziło największe zainteresowanie. Mimo iż zdobył dalej 20 punktów, to nie trafił ani jednego rzutu w czwartej kwarcie. Coś, z czego nie można się wytłumaczyć, tym bardziej będąc dla wielu najlepszym zawodnikiem na świecie. Tym bardziej, kiedy Heat wchodzili do tej kwarty z 4-punktowym prowadzeniem, gotowi domknąć sprawę. Heat odpowiedzieli, wygrywając 2 punktami w grze trzeciej w Dallas, ale dalej widać było, że coś jest nie tak z LeBronem. Dalej był w stanie pomóc swojej drużynie w wygranej, ale po raz kolejny w końcówce stał się pasywny, dając pozostałym 2 gwiazdom prowadzić ich do domknięcia gry. I przy szansie możliwości uzyskania prowadzenia 3-1, to pomimo poślizgnięć można by pomyśleć, że LeBron chciałby teraz docisnąć nogę do gazu i doprowadzić faktycznie do wygranej, ale zamiast tego co innego miało miejsce w grze czwartej. Ale po nietrafieniu paru rzutów na początku LeBron skupił się na podawaniu do kolegów, co spowodowało ofensywny wybuch Wade'a w pierwszej połowie, kiedy to w tym samym czasie James zdobył tylko 4 punkty i 3 zbiórki. Ale dzięki 2 pozostałym gwiazdom Heat dalej zdołali zejść do szatni z 2 punktami przewagi. Po przerwie, gdy Dallas dostosowali swoją obronę, LeBron starał się z powrotem stać się bardziej agresywny, ale nie dawał rady, trafiając jedynie 2-6 rzutów w trzeciej kwarcie. I gdy Heat, wchodząc do czwartej kwarty, powiększyli swoją przewagę do 4 punktów, wyglądało na to, że dalej dadzą radę wygrać i wyjść z komfortowym 3-1 w serii. Znaczy tak było, aż Dirk nie wziął Mavericks i nie pociągnął ich za sobą. Kiedy Nowitzki rzucił 10 punktów w czwartej kwarcie, zdobywając ich już 21, James nie potrafił trafić rzutu i w dodatku zrobił 2 kluczowe straty, które podbijało tempo przeciwnika. W grze, która zadziwiła nawet największych hejterów, LeBron skończył mecz z 8 punktami, trafiając 3-11 rzutów i robiąc 4 straty w meczu, którym mógł przesądzić o losach serii. Miami nigdy nie odzyskali kontroli nad serią, przegrywając grę 5. i 6. dwucyfrowymi ilościami punktów i wykonując według wielu najlepszy bieg po mistrzostwach w historii, Dirk razem z całym składem Dallas, który rozrzucał się w playoffach na wyżyny swojej skuteczności, pokonali jedną z najbardziej obładowanych talentem drużyn, jaką kiedykolwiek widziało NBA. To był powód do świętowania dla naprawdę wielu fanów tego sportu. Historia, w której złoczyńcy zostali pokonani przez bohaterów, gdy James skończył serię rzucając 17,8 punktów na grę. Największy spadek punktów między sezonem a finałami w historii. Coś, z czego wielu ludzi myślało i dalej myśli, że jego kariera nigdy się nie wyliża. Nigdy nie dowiemy się, co się stało z LeBronem w 2011 w finałach. Z jednej strony dalej się rozwijał i dalej był łapany na tym, że jego gra jeszcze miała swoje mankamenty, jeśli ktoś potrafił dobrze bronić.
I mimo, że Dallas nie słynęło z takiej obrony jak Spurs, to część winy można by na to zwalić, ale też na niedociągnięcie mentalnie jako 26-latek. Niezależnie od powodu, z pozytywnego punktu widzenia miał jeszcze czas odpokutować za swoje błędy, dalej ucząc się jak wygrywać, walcząc z ogromną presją narzuconą przez wszystkich. Ale wtedy fakty były takie. Po raz kolejny nie podołał zadaniu, tym razem mimo, że miał dwójkę innych gwiazd do pomocy. I coś musiało się wydarzyć, żeby w końcu zdołał wygrać to tak bardzo przez niego pożądane mistrzostwo. Wtedy jeszcze świat nie wiedział, że ten moment zmienił kurs kariery LeBrona na zawsze. Does it bother you that so many people are happy to see you fail? Absolutely not. Because at the end of the day, all the people that was rooting on me to fail, you know, at the end of the day, they got to wake up tomorrow, have the same life that they had before they woke up today. You know, they got the same personal problems that they had today. You know, and I'm going to continue to live the way I want to live and continue to do the things that I want to do with me and my family and be happy with that. So, you know, they can get a few days or a few months or whatever the case may be on being happy about not only myself, but the Miami Heat not accomplishing their goal, but, you know, they got to get back to the real world at some point. Kiedy lockout w 2012 przeciągnął start sezonu do grudnia, dodatkowy czas poza ligą okazał się kluczowy dla LeBrona, pozwalając mu zrobić coś, czego najbardziej potrzebował. Odbudowania się na i poza boiskiem, pracując przykładowo z Hakimem Olajuwonem nad grą w poście, żeby obrona już nigdy nie mogła go złapać w niekomfortowym miejscu, tak żeby nie miał co zrobić. How would you say you play in the NBA finals? Not great at all. Not the way I know how to play the game of basketball on a high level. You know, I'm out there to be a game changer, and I didn't make enough game changing plays. Were you not aggressive enough? Just easy to look back and say, "Wow, I should have did it this way. Well, I should have been more aggressive." I just know I didn't play well. I could have played down the stretch better. I didn't have enough game changing plays like I know I'm capable of having. Plays where it just shifted the whole game. I don't remember having one of those plays in the finals. How did that affect you personally? Probably one of the hardest times of my life. You know, after the finals, I sat in my room for 2 weeks, did absolutely nothing, talked to absolutely nobody. What'd you learn? I got to this point by playing this game a certain way. You know, getting back to me loving the game and having fun with the game. I play the game fun and joyful, you know, and I let my game do all the talking. Zdobywając średnio 27 punktów, 8 zbiórek i 6 asyst na grę, LeBron został czwartym graczem w historii, który został obwołany MVP, grając w dwóch różnych drużynach. Jego gra pozwoliła Heat dostać się na szczyt tabeli na wschodzie, wygrywając 46 gier w skróconym przez lockout sezonie. Jednak mając już wizję, czego potrzebują, żeby dojść do upragnionego celu, Heat wiedzieli, że ta podróż jest daleka od swojego końca. Going through my first 7 years in the NBA, I was always the, you know, the liked one, and to be in on the other side, you know, they call it the dark side or the villain, whatever they call it. It was definitely challenging for myself. It was a situation I'd never been in before, and took a long time to adjust to it. What did it feel like? Didn't feel good when I made the decision. I was still living in Ohio, so you can feel it. You don't even have to hear it. Sometimes you can feel it. You know, the hatred or whatever the case may be of my departure. You know, if I could look back on it, I would probably change a lot of it. You know, the fact that having the whole TV special and people getting an opportunity to watch me make a decision on where I'm going to play, I would probably change that. You know, because I can now look and see if the shoe was on the other foot and I was a fan and I was very passionate about one player and he decided to leave, you know, I would be upset too, you know, by the way that he handled it. Kiedy playoffy się zaczęły, LeBron nie przestawał grać świetnie, prowadząc swoją drużynę do wygranej 4-1 przeciwko New York Knicks Carmelo Antonego i pokazując podczas tej serii, że jego nastawienie będzie zupełnie inne w porównaniu do tego, które miał we wcześniejszych latach. Runda druga przedstawiła Miami całkowicie nową siłę na wschodzie. Indiana Pacers, która zabezpieczyła sobie trzecie miejsce w tabeli, budując drużynę wokół młodego Paula George'a i Danny'ego Grangera. Razem ze swoją podstawą w obronie, mierzącym ponad 700
ślub Royem Hilbertem. I teraz myśleli naprawdę, że dadzą radę zrzucić Heat z tronu jako mistrzów konferencji. Gra pierwsza przedstawiła Heat wygrywający 9 punktami u siebie, American Airlines Arena, żeby zacząć serię od przewagi 1-0, temperując przy tym temperament młodych Pacers. Ale w połowie tej gry Miami straciło Chrisa Boscha przez naciągnięcie mięśni brzucha. Mocny cios dla całego składu. Z LeBronem i Wade'em, którzy musieli ciągnąć ofensywę we dwójkę, Pacers zdołali urwać zwycięstwo w grze drugiej, która poprzedzała 19-punktowy blowout w meczu trzecim, żeby wyjść na prowadzenie 2-1. Gdy James dalej robił przyzwoitą robotę, jego drużyna została postawiona przed możliwością wrócenia do siebie, przegrywając 3-1. I wszystkie oczy skierowały się po raz kolejny w stronę LeBrona Jamesa, żeby zobaczyć, co w takim przypadku zdoła zrobić. Jego 45 punktów, 18 zbiórek i 9 asyst nie tylko dało wymaganą wygraną w grze czwartej, ale też zmieniło tempo serii po raz kolejny. Heat oparło się na swoim MVP również dwie noce później w grze piątej, gdzie jego 30-punktowe niemalże triple-double dało Miami kolejną potężną wygraną 115-83. Prowadząc do szóstej gry eliminacyjnej i mimo grania przed swoimi fanami, to ich pewność siebie została zachwiana po ostatnim blowoucie i łącznie 69 punktów Wade'a i LeBrona całkowicie rozszargało zespół Indiany, kończąc ich sezon w wygranej 105-93. Nie tylko był to prawdziwy test dla Miami, ale też dobra przeszkoda do przeskoczenia, gdzie mimo grania bez kluczowego zawodnika w rotacji dali radę się dostosować i wywalczyć sobie wygraną z jedną z najlepszych drużyn na wschodzie. Teraz, kiedy przygotowywali się do finałów konferencji, czekali tam na nich znajomi przeciwnicy, którzy zafundowali LeBronowi jedną z najlepszych walk w jego karierze. Głodni zemsty po przegraniu rok wcześniej Celtics zacierali ręce na możliwość ponownego zawalczenia o przejście do finału. Gdy Miami dalej brakowało ich trzeciej gwiazdy, nadarzyła się idealna okazja, żeby zaskoczyć mistrzów wschodu na ich boisku. Mimo zagrożenia Heat czuli się na tyle pewni siebie, że podczas serii eksperymentowali ze składem smallballowym, w którym James miał być na pozycji numer 4 i rozpracowywać mismecze na obwodzie. Doprowadziło go do 32 punktów i 13 zbiórek wygranej w pierwszej grze u siebie, po czym nie zwolnił i zrobił podobnie świetny występ w następnym meczu, trafiając 34 punkty i zbierając 10 piłek, żeby pomóc wykonać największy comeback w playoffach w historii drużyny, gdzie Heat po dogrywce odbiegł przeciwnikom, żeby wyjść na prowadzenie 2-0 w serii. Ale mimo deficytowego wyniku, Boston dalej wierzyli, że wracając do siebie dadzą radę odwrócić przebieg rundy ze starzejącym się składem, który miał ostatnią szansę, żeby spróbować zasięgnąć po finał. I nie mając nic do stracenia, byli gotowi walczyć. Dwie gry później Boston nadgoniło przeciwników, kiedy Rajon Rondo dał radę zdobyć 15 punktów i 15 asyst, wygrywając spotkanie czwarte. W grze piątej Chris Bosh w końcu wrócił, robiąc swój debiut w tej serii, wychodząc z ławki, żeby z powrotem udało się go wcisnąć do rotacji. To dało zastrzyk energii dla Miami w pierwszej połowie, jednak nie nadrobiło powolnego startu w grze. Tak właściwie to oprócz LeBrona i Wade'a, reszta Heat rzuciła 11-39 tej nocy. To dało okienko dla świetnej gry Kevina Garneta po przeciwnej stronie boiska, który zdobył 26 punktów i 11 zbiórek, przy okazji całą grę blokując każdego pod koszem. Celtics, prowadzeni przez swojego lidera, zszokowali wszystkich, wygrywając 94-90 w Miami. Po przegraniu 3 gier pod rząd zostali postawieni pod ścianą, przechodząc do meczu eliminacyjnego w TD Garden. Gdy gra szósta się zbliżała, całe otoczenie LeBrona widziało, że jego nastawienie się zmieniło. Widziano go już, jak przegrywa wcześniej w takich sytuacjach, tym bardziej z Bostonem, będąc również śledzonym przez upokorzenie w tamtorocznych finałach. Wielu ludzi oglądało, jak na to odpowie. I mimo całej kawalkady osób, którzy nie wierzyli, LeBron James podołał zadaniu jak jeszcze nigdy dotychczas. I was about to say we call that being in the zone. Yeah, exactly. Yeah. You wish you can tap into that shit more often. It's just when it happens, you have no idea what the fuck is going on. And you find new stuff. Yeah, you're like, new shit. You're just trying shit that you never even tried before. Yeah. Like silly shit. That game I had in Boston, game six, down 3-2. I got to a point where I was just out there trying shit, one leg off the wrong foot, bump fades off my right shoulder. I'm not even a right shoulder bump fade guy. And every time I was shooting, it just felt so perfect. And it was barely touching the net. Like going straight through like a bird, just go straight through the border. You wish the night never ends. When the game ends, I'm literally like sad. Like I want to go again. I could literally go again. I could play a whole game right after the game ends.
Przez 45 minut LeBron James dokonał według wielu jego najlepszego występu w jego karierze, rzucając 45 punktów na 73% skuteczności, dokładając do tego 15 zbiórek i 5 asyst, ciągnąc za sobą Miami do 18-punktowego zwycięstwa, forsując grę siódmą oraz wyzywając wszystkich, którzy dalej wypominali jego wpadkę w finałach rok wcześniej. To był nowy LeBron i był gotowy poprowadzić swoją drużynę do mistrzostwa NBA. Idąc za ciosem, Miami wygrało grę siódmą u siebie, gdzie James po raz czwarty w tej serii zdobył 30 punktów i 10 zbiórek. Ale doświadczenie z niej było bezcenne w przyszłości dla wschodzącej drużyny z Miami i ich podróży. Po raz kolejny LeBron i jego zespół dali radę przeskoczyć przeszkody, tym razem ratując przy tym cały swój sezon i tym samym dostając się do drugiego z rzędu finału NBA. Kiedy w 2011 Miami musiało przezwyciężyć stary i doświadczony skład z Dallas, teraz w 2012 napotkali totalne przeciwieństwo tamtej drużyny. Postaci młodych, głodnych i niezwykle utalentowanych zawodników Oklahoma City Thunder. W tym Kevina Duranta, mierzącego ponad 7 stóp skrzydłowego z umiejętnościami, których liga nigdy podczas swojego długiego istnienia wcześniej nie widziała. Russella Westbrooka, atletycznego rozgrywającego, który rozpala całą halę swoją niekończącą się energią. Jamesa Hardena, który już wtedy był po odebraniu statuetki 6 gracza roku, i Serge'a Ibaka, gościa blokującego każdy rzut, który miał w zasięgu rąk. Tylko 4 lata od kiedy ich drużyna została przeniesiona z Seattle do Oklahomy, dali radę zostać prawdziwym powerhouse'em na zachodzie, posiadając w składzie 3 przyszłych MVP, a teraz byli gotowi zasięgnąć po najważniejszą nagrodę w koszykówce. Mimo że Heat byli faworytami w tej serii, to Thunder zaskoczyło ich, pokazując, że nie mogą zostać zlekceważeni, ponieważ w grze pierwszej Durant zrobił prawdziwe show w swoim debiucie w finałach. I dzięki niemu Thunder dał radę wykonać w drugiej połowie comeback po 5-punktowym deficycie, zostawiając graczy Heat w szoku po zabiciu syreny końcowej, wygrywając 105-94. LeBron dał radę rzucić 30 punktów przegranej, ale ofensywa utalentowanego składu Thunder przezwyciężyła go i dało im szybką przewagę po grze pierwszej, budząc przeciwników do gotowości, a Heat weszło w grę drugą skupieni na przywróceniu kontroli nad serią. Wielka trójka Miami zdobyła łącznie 47 punktów w pierwszej połowie, odskakując przeciwnikom raz nawet 17 punktami, żeby wygrać grę drugą 100-96. Gra trzecia znowu pokazała, jak przegrywająca drużyna robi powrót w drugiej połowie, tylko tym razem to Miami nadgoniło po przegrywaniu 10 punktami do zejścia do szatni. Po patrzeniu, jak Westbrook i Durant dominują jego drużynę w pierwszej połowie, to MVP ligi był tym, który zabezpieczył wygraną w czwartej kwarcie. Gra czwarta była kluczowa dla Oklahoma, żeby móc pozostać w serii, wygrywając 14 punktami w pierwszej kwarcie i potem 17, walcząc o życie. Westbrook palił się do gry, atakując bezlitośnie kosz w swojej drodze do zdobycia 43 punktów, żeby utrzymać swoją drużynę na prowadzeniu. Ale Miami po raz kolejny dali radę odrobić wszystko w drugiej połowie, gdzie LeBron rzucił 16 ze swoich 26 punktów w ostatnich dwóch kwartach. Kiedy wynik się wyrównał i były tylko 3 minuty do końca, James, który walczył ze skurczami w nogach, miał piłkę w rękach z okazją, żeby podarować swojej drużynie prowadzenie. Heat dali radę wygrać 104-98 w najważniejszej grze w serii, przypieczętowując swoją wygraną w tych finałach, prowadząc 3-1. LeBron po raz kolejny pokazał, że jest gotowy podarować swojej drużynie wygraną, kiedy tego trzeba najbardziej, i teraz on i jego Miami Heat było jedną grę od mistrzostwa. I po prowadzeniu przez pierwsze 3 kwarty bez wycofywania się, wielka trójka Miami razem z ich strzelcem Mike'em Millerem zdobyli łącznie 93 punkty. Przy czym James zdobył 26-punktowe triple-double, żeby zakończyć to raz a porządnie. Po tym, jak stoczył się na samo dno w oczach fanów tylko rok wcześniej, LeBron James i jego Heat rozegrali niesamowity sezon i w końcu sięgnęli samego szczytu. Postseason LeBrona z 2012 jest uważany za jedno z najlepszych w historii. Musiał odrabiać deficytowe wyniki w 3 z 4 serii. Wyrastał do najważniejszych momentów. A to wszystko ze średnimi statystykami 30 punktów, 9,7 zbiórek i 5,6 asyst na grę w drodze po mistrzostwo, przejeżdżając się po samych finałach, będąc przy tym ich jednogłośnym MVP przy statystykach, które ostatnio robił Michael Jordan w 98. I teraz ze wszystkimi oczami zwróconymi na niego i jego drużynę z południowego wybrzeża, LeBron James stał się mistrzem NBA. Given everything you've been through, when the clock hit triple zeros, what's the first thing that ran through your mind? It's about damn time.
Ale mimo zdjęcia z siebie presji takiej możliwości, że zmiana drużyny miałaby się okazać jedynie nieudanym eksperymentem, to sam James postawił taką granicę, że jedno mistrzostwo to nigdy nie był cel przeniesienia się do Miami. I organizacja o tym wiedziała, podpisując Raya Allena, który pożegnał się z pokonanymi Boston Celtics przez o zgrozo drużynę, do której przechodził, robiąc taki ruch zanim to było modne i teraz jeszcze z takim Mario Chalmersem, Udonisem Haslemem i choćby Shanem Battierem. Ten skład wyglądał naprawdę całkiem imponująco. I dzięki tym wzmocnieniom Miami sięgnęło swojej najlepszej formy w 2013, mając przy tym jeden z najbardziej dominujących sezonów w historii. I wygrali najwięcej w historii tej drużyny 66 gier w sezonie, żeby stanąć na pierwszym miejscu na wschodzie. LeBron w swojej najlepszej formie w życiu, łącząc posiadanie dalej swojego nadludzkiego atletyzmu, mimo przybrania wielu kilogramów mięśni w porównaniu do czasów w Cleveland i doświadczenia, które pozwoliło mu lepiej używać swojego daru, bycia koszykarskim geniuszem, otrzymał swoje czwarte MVP w jego karierze, mijając się o jeden głos od bycia pierwszym jednomyślnie wybranym MVP. Przy tym, patrząc wstecz jedynie przez strukturę, jak działa przyznawanie nagrody, przeszedł o włos od otrzymania piątej takiej statuetki z rzędu. Jednocześnie też ledwo co mijając się od zostania obrońcą roku, kończąc w głosowaniu na drugim miejscu pod Markiem Gasolem, który otrzymał tą nagrodę mimo bycia w drugiej piątce All Defensive. Co dla wielu jest oznaką, że głosujący na złość nie chcieli wybrać Jamesa. Drużyna po tym sezonie była jednością bardziej niż kiedykolwiek wcześniej i teraz w takiej formie, wchodząc do playoffów, była gotowa bronić swojego tytułu mistrza NBA. Dzięki tej formie Miami Heat przegrało tylko jedną grę przez pierwsze dwie rundy, przechodząc przez Milwaukee Bucks i Chicago Bulls, ale potem młodym Indiana Pacers z większą dawką doświadczenia udało się znowu dojść do finałów konferencji. W porównaniu do roku wcześniej, Paul George szybko wskoczył w buty bycia All-Starem i teraz jego drużyna z trzeciego miejsca była gotowa na zemstę. Po raz kolejny wykorzystali możliwość gry small ballem, żeby uaktywnić ofensywnie LeBrona Jamesa i pomogło im to utrzymać się w grze mimo próby zaskoczenia ich przez rywali. Indiana była 3 punkty w plecy 12 sekund przed końcem i jedyne co mogli starać się zrobić, to wyciągnąć cud z tego ostatniego zagrania. Trójka Paula George'a posłała grę do dogrywki, gdzie młoda gwiazda zdobyła 8 z 10 punktów jego drużyny, w tym potencjalnie wygrywające całą grę rzuty osobiste, które mogły zakończyć sprawę. Miami było zmuszone wziąć czas, broniąc się przed możliwością zostania zaskoczonymi przez teoretycznie słabszą drużynę na swoim boisku. Moment, na który MVP w ich drużynie tylko czekał. Game winner LeBrona Jamesa dał mu 30 punkt w grze pierwszej. Ale Indiana pokazała, że jest gotowa na walkę i może sprawić problemy Miami w chęci zdobycia kolejnego mistrzostwa back to back. I faktycznie mieli taką moc, że wydłużyli serię do 7 gier, gdzie Pacers chciało pokazać światu, że mogą stać na tym samym boisku, co praktycznie drużyna gwiazd z Miami. I gdy kurz po bitwie opadł, Heat wywalczyło sobie wygraną w 7 grach, ucinając marzenia młodej drużyny o zrobieniu comebacku w serii i tym samym zostając trzeci raz mistrzami konferencji wschodniej. LeBron cały czas grał świetnie, zdobywając 29 punktów, 7 zbiórek i 5 asyst w serii. Wliczając w to kluczowe wystąpienie w grze piątej, gdzie zdobył 16 punktów w samej to trzeciej kwarcie, żeby zabezpieczyć wygraną. Pozostała dwójka Big Three miała problem z odnalezieniem się w ataku, co pobudzało LeBrona do tego, żeby wziąć więcej ciężaru na swoje barki. Był to kolejny dowód na to, że jest więcej niż gotowy, żeby wziąć na siebie taką odpowiedzialność i tak, wywalczając sobie miejsce w finałach Heat, było gotowe bronić swojego tytułu mistrza. 6 lat po tym, jak Spurs zesweepowało młodego LeBrona i Cavaliers, wygrywając swoje czwarte mistrzostwo, drużyna weteranów zdołała wrócić, żeby podarować Teksasowi jeszcze jedno. I mimo wywalczenia sobie miejsca w finałach, po raz drugi problemy z ofensywą Heat odzywały się również i w tej serii. Coś, co pomogło Spurs w zaskoczeniu wszystkich, wygrywając grę pierwszą na nie swoim parkiecie 4 punktami. Miami wiedziało, że nie mogą się pośliznąć w drugiej grze u siebie i przycisnęło, wygrywając 19 w meczu, w którym nikt z obu drużyn nie miał więcej niż 20 punktów. Chociaż Heat zrobili blowout, to zaczynali w pierwszej połowie bardzo powoli, zwiększając tempo dopiero w drugiej, gdzie James zrobił jeden z najbardziej ikonicznych bloków finałów.
Zaczynało się robić gorąco w górze trzeciej, kiedy Spurs odpowiedziało takim samym poziomem dominacji, powstrzymując trzy gwiazdy Heat do zdobycia zaledwie 43 punktów. A zrównoważony atak Spurs trzymał za szybkie tempo, żeby przeciwnicy byli w stanie odpowiedzieć. Tym bardziej dzięki shooterowi Deniemu Greenowi, który poszedł po rekordowy wynik finału w rzutach za 3. I tak 27 punktów, w tym 7 trójek Greena, wbił gwóźdź do trumny Miami, fundując im najgorszą ich porażkę w playoffach, w której przegrali aż 36. Gdy nadeszła gra czwarta, widać było, że Heat nie tyle są zdeterminowani, ale zdesperowani, żeby nie skończyć z wynikiem 3-1 w serii. I byli super agresywni od początku gry, tym bardziej LeBron James, który chciał nadać wysokie tempo jak najwcześniej. Na szczęście czwarty mecz był momentem przełamania dwójki gwiazd w składzie LeBrona, bo gdy syrena końcowa zawyła, Wade i Bosch mieli na koncie łącznie 52 punkty, co w połączeniu z 33 punktami i 11 zbiórkami LeBrona dało drużynie z Florydy gwarantowaną wygraną w grze, która dla wielu miała być pogrzebaniem nadziei Miami na zdobycie mistrzostwa back to back. I tak seria znowu się wyrównała, a obie drużyny skupiły swoją uwagę na grze piątej. I tak jak zawsze w seriach, które idą łeb w łeb, mecz piąty jest najbardziej kluczowy i mając nadzieję na wykorzystanie przewagi swojego boiska, zanim nie wyjadą na następne dwie gry do South Beach, San Antonio naciskało na to, żeby wygrać. Po tym jak po pierwszej połowie Miami przegrywało nawet 17 punktami, byli zdeterminowani, żeby nadgonić z powrotem wynik. I gdy LeBron, Wade i Allen zdobyli już 20 punktów, goniąc za rywalami, przewaga Spurs zmalała do zaledwie 1 punkta w połowie trzeciej kwarty. Ale znowu odpowiedzieli, robiąc run 19-1, żeby przywrócić swoją gwarancję zwycięstwa. Tony Parker i Manu Ginobili rzucili razem 50 punktów i Danny Green po raz kolejny zdołał się rozrzucać, trafiając 6 trójek, przeskakując rekord Ray Allena w największej ilości trójek trafionych w finałach. I teraz, kiedy obie drużyny wróciły do Miami, Heat było jedną grę od przegrania całej serii, będąc pod ścianą, która zmuszała ich do wygrania 2 meczy back-to-back. Coś, czego nie zrobili od drugiej rundy. Pierwsza kwarta była wymianą punkt za punkt przez obie drużyny, po czym San Antonio zbudowało sobie lekką przewagę w drugiej kwarcie dzięki 13-punktowemu przełamaniu Tima Duncana. I gdy nastała druga połowa, zaczynało to wyglądać, jakby wszelkie nadzieje Miami na mistrzostwo zaczynało niknąć przed ich oczami przez Spurs, którzy poszli po ich kolejny run, starając się im odebrać ducha. I nie patrząc na to, że przegrywali 12. Z wizją kolejnej porażki w finałach, LeBron James wyglądał jak człowiek na misji, zaczynając przełamywać deficyt już przed czwartą kwartą. Single coverage. James backs in, left-handed. Just bullies his way to the basket. Parker. Back out Green. Green off the dribble, drives inside to Duncan. Blocked by James. What a rejection. James on the drive, leans in, banks it in, tie game. Trying to make him shoot. James drives and finishes. James catches, fires a three, way off. Rebound tipped, still loose, picked up by Miller. Back out to James, another three. It's good! James knocks it down. 2-point game with 20 seconds remaining. I mimo 14 punktów LeBrona w czwartej kwarcie podczas wykonywania jego 32-punktowego triple-double, goniąc wynik, te chwilę przed końcem gry Spurs i tak udało się pozostać przy przewadze, przez którą wielu fanów zaczęło wychodzić z gry, myśląc, że nie ma już dla ich przegrywającej 5 punktami drużyny ratunku. Wyglądało na to, że nadzieja na mistrzostwo Miami minie przed oczami wszystkich w American Airlines Arena, aż nie wydarzył się cud. Should the Spurs foul? Should Miami go for the three right away? Just attack the basket. James catches, puts up a three. Won't go. Rebound Bosch. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game with 5 seconds.
Legendarny rzut Ray Allena nie tylko jest najlepszym rzutem w historii finałów NBA, ale też rzutem, który tchnął nowe życie w drużynę Heat, która wygrała sforsowaną przez nich dogrywkę 103-100. I przeciągnęli serię do decydującej gry siódmej, kiedy to ludzie, którzy wyszli z areny, próbowali na siłę wrócić do środka, po czym gdy zrozumieli swój błąd, zmuszeni byli oglądać tworzącą się przed nimi historię na ekranie przed halą. Będąc skrzydleni wcześniejszą grą, Miami zdominowało przeciwników zarówno w obronie, jak i w ataku, gdzie zwyczajnie przewagą talentu nie zdołali dojść Spurs do słowa. LeBron całkowicie przejął grę, zdobywając 37 punktów, wyrównując rekord finałów w największej ilości punktów rzuconych w grze siódmej, podczas zdobycia triple-double, żeby pomóc swojej drużynie zamknąć biznes. I po wydarzeniach, które wydawały się niemożliwe, Miami Heat zostali mistrzami NBA drugi raz z rzędu. Finał z 2013 był dla LeBrona kolejnym pokonaniem demonów z przeszłości, gdy 6 lat temu ta sama drużyna Spurs zesweepowała go w finałach. Po części rozpoczynając narrację, że nigdy nie zdobędzie mistrzostwa, bo zaczyna grać gorzej, kiedy wszyscy na niego liczą. I 6 lat później LeBron miał 2 pierścienie, 2 MVP finałów i przez ten jeden moment ludzie, którzy nie wierzyli, nie mogli nic powiedzieć. LeBron, you are constantly faced with the din of noise from the outside, scrutiny and pressure. How, when everybody is coming at you, do you keep your head and perform at the level you do? Listen, for me, I can't worry about what everybody say about me. I'm LeBron James from Akron, Ohio, from the inner city. I'm not even supposed to be here. That's enough. Every night I walk into the locker room, I see a number 6 with James on the back. I'm blessed. So what everybody say about me off the court don't matter. I ain't got no worries. Congratulations, LeBron. 2014 był znakiem, że hegemonia Miami zaczyna wygasać. Oczywiście wygrali pierścień, ale seria była za bliska przegranej, patrząc na to, że największa gwiazda Spurs była dawno poza swoimi najlepszymi latami. A Wade i Bosch przez zmęczenie i kontuzję zaczynali grać coraz gorzej, tym bardziej The Flash, któremu kolana się odzywały już przed ich wielką trójką. A teraz było już tylko gorzej, a on grał mimo bólu, żeby ich super drużyna trzymała się w ryzach. A i tak w 2014 przegapił ponad 20 gier przez kontuzję, głównie też dlatego, że Miami desperacko starali się utrzymać go przy zdrowiu na playoffy. Inne kontuzje reszty drużyny tak atakowały ich roster, że Heat było zmuszone eksperymentować z 20 różnymi pierwszymi składami. Tak naprawdę jedyną rzeczą, którą można było wziąć za pewnik w tej drużynie, był LeBron James we własnej osobie. Czterokrotny MVP zdobywał 27 punktów, 7 zbiórek i 6 asyst na grę. W tym najwięcej w jego karierze, 61 punktów przeciwko Bobcats w marcu. A jego prezencja sama w sobie pozwoliła Heat na wygranie 54 gier w sezonie. Biorąc drugie miejsce w tabeli wchodząc do playoffów. Ale mimo całego roku na ogarnięcie się, było wiele pytań co do tego, co jest w stanie pokazać reszta składu Miami. I kolejny raz wszyscy na nich patrzyli, gdy zacierali ręce na freepeat. Mimo przegrania 10 z ostatnich 20 gier w sezonie, Miami byli w pełnym składzie wchodząc do playoffów. Coś z czego musieli skorzystać, wycierając podłogę rywalami, wygrywając 4 spotkania pod rząd przeciwko Kembe Walkerze i jego Charlotte Bobcats w rundzie pierwszej, która poprzedzała wygraną 4-1 z Brooklyn Nets Garneta i Pierce'a w rundzie drugiej. Miami pozostało zdrowe przez obie serie, ale widać było czarno na białym, że Wade był daleko od swoich 100% możliwości, zdobywając tylko 17 punktów na grę w obu rundach. To zmusiło LeBrona do paru niezłych spotkań, po których miał średnio 30 punktów i 5 asyst, żeby prowadzić jego Heat. Ale to przeładowanie obowiązkami zaczynało się ukazywać w rundzie trzeciej, gdzie znowu natrafili na głodnych Indiana Pacers, którzy tym razem weszli tam z pierwszego miejsca na wschodzie, prowadzeni przez jeszcze lepszego Paula George'a, który zaczynał być prawdziwą supergwiazdą. Nawet wygrali grę pierwszą, żeby mocno zacząć serię, ale nawet po paru interesujących próbach Lensa Stevensona, żeby zdezorientować i wkurzyć LeBrona, James po raz kolejny okazał się być za dobry dla Indiany Pacers. Miami finalnie spakowali Indianę do domu w 6, dzięki czemu LeBron poprowadził Heat do ich 4 z rzędu finału. Coś, co stało się tylko 4 razy przedtem. Pytanie było tylko, jak długo uda mu się utrzymać to tempo gry, ponieważ miał na koncie prawie 2 razy więcej punktów na grę niż drugi najlepszy strzelec Heat.
Te wątpliwości musiało poczekać za drzwiami, bo Miami było skupione na wygraniu kolejnych finałów, będąc jedynie krok od wejścia do statusu prawdziwej dynastii. Po raz drugi czekała na nich drużyna, która była parę sekund od mistrzostwa rok wcześniej. Spurs czekali cały sezon na ten moment. I z rozwojem Kawhi'a Leonarda jako jednego z najlepszych skrzydłowych NBA po obu stronach boiska, San Antonio wróciło i z systemem gry Grega Popowicza byli lepsi niż kiedykolwiek wcześniej. Miami dało radę wyrwać grę drugą dwoma punktami, wielkim występy LeBrona, ale dalej nikt oprócz Jamesa nie zdobył ponad 20 punktów i największe obawy fanów stały się rzeczywistością w grze trzeciej, gdzie Leonard miał wybuch ofensywny, pukając w stronę zostania gwiazdą najwyższego kalibru. Przełamanie Kawhi'a w finałach 2014 roku było gwoździem do trumny Miami Heat, którego Spurs jeszcze rok temu nie mieli w arsenale. Następne trzy gry zwiększył swoją średnią punktów do ponad 23, zbierając w tych grach po 9 piłek, blokując 2 rzuty na grę i robiąc tyle samo przechwytów. Przy tym usiadł na LeBronie i mimo, że dalej rzucał 28 punktów na grę, Leonard zmuszał go do pracy nad każdym możliwym punktem, co zamknęło jego możliwości na większe gry, które trzymałyby jego drużynę przy życiu. I tak zmęczonego przed nim ciągnięciem swojej drużyny oraz teraz walcząc z jednym z najlepszych obrońców na piłce w historii, LeBron został powoli wyłączony z serii i pokonany w 5 gier. Było wiele pytań, co było nie tak z drużyną Miami w 2014, która szybko zestarzała się przez ostatnie 4 lata. Tym bardziej drugi najlepszy gracz Dwayne Wade. I kiedy spotkali się z doświadczeniem weteranów i konsekwentnie dobrą grą Spurs, Heat w końcu dotarli do momentu ich przełamania. I po przegranej przed LeBronem stanęła kolejna wielka decyzja do podjęcia. Miał opcję zerwać kontrakt z Miami i ich problemami ze zdrowiem tego lata. I po raz kolejny pójść gdzieś jako wolny agent, żeby znaleźć najlepsze miejsce dla swojej kariery. I po wydarzeniach sprzed 4 lat, 4 finałach pod rząd z inną drużyną i wykonaniu jednego z najlepszych ranów po mistrzostwo w historii, LeBron podjął decyzję, jakiej się po nim nie spodziewano. Po raz kolejny zmieniając nasze spojrzenie na niego oraz całą strukturę NBA. Przez te 4 lata w Cleveland trochę się pozmieniało. Wymienili Mo Williamsa za pierwszorundowy pick Clippers, który się okazał pierwszym wyborem w loterii draftu. Strzał w dziesiątkę. Wybrali w nim Kyriego Irvinga, świetnego młodego rozgrywającego, przy okazji dokładając do składu Tristana Thompsona. Również młodego, solidnego centra, który miał okienko, żeby się jeszcze rozwinąć. W międzyczasie mieli też niestety wpadki, jak wybór Antonego Bennetta, który okazał się jednym z najgorszych wyborów w historii draftu, ale w tym roku dołożyli do swojego składu kogoś jeszcze. Po raz kolejny, mając pierwszy wybór, wzięli do siebie Andrew Wigginsa, młodego skrzydłowego, którego rozgłos sięgał podobnych granic z tego, który miał młody LeBron. I ten strasznie młodziutki, utalentowany skład był nie tylko o niebo lepszy niż ten, którego James zostawił w 2010, ale również niezłą odmianą od zaczynających się sypać gwiazd Miami Heat. Cleveland też widziało swoją szansę i z niej skorzystało. Pierwsi zaprosili Jamesa na ceremonię zawieszenia jersey Big Z i zgodził się. Widząc brak złej krwi z jego strony, organizacja i fani podchwycili temat, a nadzieje, że wróci, stały się coraz większe. A gdy jeszcze przeprowadzili meeting z nim i jego agentem, Cavs było na tyle dobrze nastawione na przyszłość, że zaczynali czyścić swój cap space w celu podpisania gwiazdy. It's people that came to me and said, LeBron, you gotta do what makes you happy. I thought about that and I was like, yeah, I think so. I think it's about time. And then I thought about it and said, hell no. I'ma do what makes my city and my state happy. And that's why I came back. I love you. I'm back. I tak LeBron wrócił, ale nie chcąc powtórzyć dawnych błędów, podpisał kontrakt na jeden rok, przejmując inicjatywę i wysyłając prosty sygnał Cavs, że muszą go zaspokoić teraz, jeśli nie chcą znowu sytuacji z 2010. Na przykład trade za Kevina Love'a to był tylko po części pomysł Cleveland. Zanim LeBron się z nimi nie podpisał, to GM Cavs David Griffin jedynie dyskutował z Minnesotą o możliwym transferze. Jednak od razu po podpisaniu kontraktu James wykonał telefon do Love'a, proponując mu partnerstwo, na które z chęcią się zgodził, wynikiem czego
było przymuszenie szefa LeBrona do odesłania pierwszego piku draftu 2014, Andrew Wigginsa, do Minnesota Timberwolves w zamian za ich All-Stara Kevina Love'a, który jako bardziej doświadczony zawodnik był lepszym wyborem na wygrywanie tu i teraz. LeBron wrócił do Cleveland z listą zawodników, których chce w swojej drużynie. I Cavs tylko przytakiwali. Mike Miller i James Jones szybko się stali kawalerzystami. Gwiazda nie ograniczyła się tylko do tego, ale też wzięła na siebie ciężar trenera całej drużyny, tłumiąc rolę ich świetnego trenera zza oceanu, Davida Blada. W szatni LeBron wziął pod skrzydła Kyriego, chcąc być jego mentorem, czego tak w ogóle nie do końca chciał sam zainteresowany. Podczas treningów zwoływał spotkania ze składem, a podczas meczy czasami sam z siebie brał czas, stworzył zagrywki, a nawet zarządzał zmiany na boisku. Za to sama gra w kosza odbiła się na jego zdrowiu, przez co musiał stopować pokaźną liczbę spotkań. Jednak nawet siedząc na ławce w garniturze nie przestawał wykorzystywać swojej mocy i wymusił na Cavs trade, który sprowadził do nich J.R. Smitha i Iman na Szamperta. We got traded from the Knicks to the Cavs. We get traded and I'll never forget my heart drop. I'm sick. I saw your first feeling of that same feeling I had where you're dealing with it. Until they told you where we was going. We going to Cleveland. Like, you looked at me like, dog, I don't think you see what I see. But we finna go get some drinks. A przy tym wyjeżdżał z dala od drużyny do Miami podczas rehabilitacji, kiedy to Cavs przegrywali coraz więcej gier, w pewnym momencie będąc poniżej 50% wygranych. Przy tym zaczynając dziwną mini dramę, pisząc o Kevinie Love'ie na Twitterze. I to wszystko, mimo że wydaje się, że zespół był bardzo w dezorientującej i nijakiej sytuacji, to Cavs po powrocie LeBrona byli całkiem dobrzy. I mimo powolnego startu to skończyli na miejscu drugim w konferencji. Za to playoffy okazały się niezłym wyzwaniem. Love w pierwszej rundzie z Celtics doznał kontuzji barku, a bez niego Cavs musieli się napocić z Chicago Bulls, którzy podjęli niezłą walkę, próbując przywrócić swoją dawną świetność po fali kontuzji. Ale mimo to LeBron własnoręcznie zakończył erę Derricka Rose'a jako byk, rzucając game winnera, odmawiając wykonanie planu trenera Blata, a potem wygrywając grę 5 i 6. Przy czym w 6 rozjeżdżając przeciwników wygranej 19 punktami. I potem fundując przez całą serię to samo upokorzenie próbującej utworzyć super team Atlancie Hawks. I tak gdy Cavaliers przekazali LeBronowi pałeczkę, żeby sam zarządzał drużyną, to za pierwszym razem po 8 latach przerwy już się dostali z powrotem do finałów NBA, gdzie czekała na nich nowa, młoda, bardzo utalentowana i w rewolucyjny sposób zbudowana drużyna Golden State Warriors, przewodzona przez MVP Stephena Curry'ego. I mimo tych wszystkich nadziei na wygraną, już w pierwszej grze Kyrie Irving dostał kontuzji, co w połączeniu z tym, że Love również nie był zdrowy, sprawiało, że LeBron musiał stawić czoła gwiazdom z zachodu praktycznie sam. Nie powstrzymało go to od podjęcia walki. Nie ma czegoś takiego jak pewna wygrana, gdy po drugiej stronie parkietu jest LeBron James. LeBron przewodził całe finały we wszystkich statystykach, zostając jednoosobową armią, która sama walczyła o wygraną. Grał tak dobrze, że mimo przegranej był brany pod uwagę do wręczenia nagrody MVP finałów. Nagrody zarezerwowanej dla zwycięzców, która została wręczona graczowi z drużyny, która przegrała jedynie raz w historii, kiedy dostał ją sam Jerry West. I z tym pokazem na co stać nie tyle co kawalerzy, ale samego LeBrona ciężko nie było myśleć o tym, co mogliby zrobić i do czego będą jeszcze zdolni, jeśli reszta utrzyma się przy zdrowiu. I było nam dane to ujrzeć rok później. Po upewnieniu się przez LeBrona, że wszyscy, nie tylko on, dostaną należne im pieniądze, kiedy drużyna musiała podpisać wszystkie swoje nowe nabytki, przejechali się niczym walec po konferencji wschodniej, przegrywając jedynie 2 gry przeciwko również utalentowanym Toronto Raptors. Jednak dalej bez zaskoczeń przebili się przez nich, docierając znowu do finałów, stając naprzeciw jeszcze lepszym Golden State Warriors, które wygrało właśnie rekordową ilość gier w sezonie 73, pobijając wyniki legendarnych Chicago Bulls. Mając przy tym na pokładzie pierwszy raz w historii jednogłośnie wybranego MVP Stephena Curry'ego. Dokonanie, którego nie osiągnął jeszcze nikt przedtem. I wszyscy myśleli, że to koniec panowania króla, kiedy po raz kolejny odbił się od przeciwnika z zachodu. Cavs zostali rozgromieni w pierwszych 2 grach. I mimo odbicia się od dna w grze 3, to Love nie mógł zagrać przez wstrząs mózgu. Po czym w grze 4 Warriors wrócili do wbijania Cleveland w ziemię, zabierając ze sobą przewagę 3-1. Trafiając przy tym 17 trójek
trójek, w tym 7 Kerego. Grunt pod stopami Cavaliers zaczął się sypać. Niby spoko, że ich gwiazda wróciła, ale wyglądało na to, że wszystkie te starania, obietnice o wygraniu tytułu dla swojego miasta pójdą na śmietnik. A Cavs po raz drugi odbiją się od Warriors, tak jak dekadę wcześniej zrobili to ze Spurs. Ale to nie było to samo Cleveland. Tym razem mieli gościa, który na zawołanie zdobywał tyle punktów, ile tylko sobie zażyczył. Dodając do tego zawieszenie na jedną grę najlepszego obrońcy wojowników Draymonda Greena, i Cleveland miało dalej szansę na rozpalenie w sobie płomienia, który miał ich pociągnąć razem z ich chęcią zemsty. People's feelings get hurt, even if they're called a bad word. I guess his feelings just got hurt. No, I'm not. What did you say, Clay said? Clay said, I guess he just got his feelings hurt. LeBron zdobył 41 punktów i co ciekawe, tyle samo zdobył Kyrie w swoim niepowtarzalnym stylu, łamiąc kostki każdego obrońcy i oddając przy takim wyniku zaledwie 24 rzuty, w tym trafiając 5 trójek. Cleveland przemaszerowali sobie przez Oracle Arena, kradnąc od drużyny przeciwnej zwycięstwo. W pierwszym meczu w historii, gdzie dwóch graczy z tej samej drużyny zdobyło co najmniej 40 punktów w finałach. Niezależnie od tego, co mówili ludzie, że gdy Green wróci, to LeBronowi nie uda się już zdobyć 40, to w następnej grze zdobył dokładnie tyle samo, 41 punktów i dołożył 11 asyst, podczas 14-punktowego blowoutu, przewodząc drużynie w swoim oryginalnym, starym stylu. Wynik 3-1 szybko zmienił się w wyrównanie 3-3, które sprowadziło się do ostatniego meczu, w którym wygrany bierze wszystko na hali w Oakland. Pierwszy raz przez całą serię ta gra była akurat wyrównana. Golden State wypracowało sobie przewagę w pierwszej połowie, którą zaraz zburzył Kyrie w trzeciej kwarcie. Cała gra była dziwna. Wiesz, że w Warriors coś nie działa jak powinno, kiedy ze wszystkich osób to Draymond musi zdobywać punkty. I nie lepiej było u Cavs. Love prawdopodobnie dalej odczuwał skutki wstrząsu, a LeBron nie potrafił do końca wcelować się do kosza. To z pewnością nie powstrzymało ich akurat od walki w obronie. Przy swoich trudnościach w trafianiu pozwolił swojemu partnerowi w zbrodni oddać jeden z dwóch najważniejszych rzutów w historii finału. Irving and Curry, one on one. Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown. And the Cavaliers by three. Potem sam LeBron był o włos od wykonania prawdopodobnie najlepszego lub raczej najważniejszego wsadu w historii koszykówki. I mimo nietrafienia, faul Greena posłał go na linię rzutów osobistych, gdzie zdobył jeden nefralgiczny punkt, żeby zapewnić swojej drużynie czteropunktową przewagę 10 sekund przed końcem. Teraz Warriors musiało oddać co najmniej dwa celne rzuty w tak krótkim czasie, żeby pozostać w grze. I te wszystkie kluczowe zagrywki się sumowały. Lata walki, trochę szczęścia i dużo starań doprowadziły Cleveland do tego miejsca. Cleveland nie miało problemów z wybieraniem świetnych graczy, ale z przyciąganiem ich już tak. Ale LeBron James nie wybrał swojego miejsca urodzenia, ani tego, przez kogo zostanie wybrany. Mógł zrobić co chciał, odszedł i po paru wielkich sukcesach gdzie indziej został przyciągnięty z powrotem do swojego rodzinnego miasta. I teraz sekundy dzieliły go od tego, żeby został jego bohaterem jako MVP finałów 2016, podarowując fanom pierwsze mistrzostwo w historii organizacji. Panie i panowie, podziwiajcie napisaną już historię. Iguodala to inbound. Shumpert trying to stay with Curry. Catches one dribble, steps back, puts up a three. Won't go. Rebound tip taken by Spates. Final seconds. It's over. It's over. Cleveland is a city of champions once again. The Cavaliers are NBA champions. Cleveland's long sports nightmare has ended. The drought is over. 52 years. Time to celebrate a title. I pour my heart, my blood, my sweat, my tears to this game, and against all odds, I don't know why we want to take the hardest road. I don't know why the man above gives me the hardest road, but it's nothing the man above don't put you in situations that you can't handle. And I just kept that same positive attitude, like, instead of saying, why me? They're saying this is what he want me to do. And Cleveland! This is for you!
Najlepszy powrót w historii NBA przeciwko drużynie z tak wielkim arsenałem wybitnych zawodników, bijącej rekordy zwycięstw, mającej w składzie najlepszego strzelca w historii całej koszykówki. Dokonanie, które już wtedy dla ogromu fanów było czymś, co czyniło go lepszym od samego Michaela Jordana. Ale na jednym ranie się nie kończy i trzeba było to powtórzyć i Cavs postanowili, że dobrze będzie to zrobić w tym samym składzie, nie zmieniając nic. Nie wiedzieli tylko tego, że już i tak przesadnie potężna drużyna, której musieli stawać czoła, zrobić coś, co wywróci ligę do góry nogami. Genetyczny freak, Kevin Durant. Kolejny jeden z najlepszych, którzy kiedykolwiek uprawiali ten sport, po porażce, którą zafundowało mu Golden State Warriors w finałach konferencji zachodniej. Po, o ironio, również zmarnowaniu prowadzenia 3-1, przeszedł do drużyny, która parę tygodni temu zafundowała mu szybsze wakacje. Tym samym tworząc drużynę, która przed chwilą pobiła rekord zwycięstw w sezonie, nie jedną z najlepszych, ale najlepszą drużynę w historii. I teraz przez ten skład wyciągnięty prosto z kosmicznej meczu musieliby przejść kawalerzyści, żeby powtórzyć wyczyn, którym jest zdobycie mistrzostwa. I naprawdę wyglądali, jakby mogli to zrobić. Rozwalając konkurencję jeszcze szybciej niż rok temu, przechodząc przez drużynę Indiany oraz Toronto bez ani jednej porażki. Kierując się tym samym do finałów konferencji, gdzie stanęła przed nimi druga najlepsza drużyna na wschodzie, Boston Celtics, Isaiah Thomasa, który otarł się o zostanie królem strzelców w tym sezonie i tym razem z całym składem Bostonu stanowili mocne zagrożenie dla kawalerzystów. Ale nie było nam dane się dowiedzieć, jak bardzo wyrównaną walkę mogliby z nimi podjąć, ponieważ nie dość, że Thomas starał się prowadzić Boston mimo kontuzji biodra, która znacznie go ograniczała, to grał również mimo utraty w tym samym czasie swojej siostry, która zmarła w czasie trwania rozgrywek. I naraz przez, ale też mimo tych poświęceń nie nawiązali równej walki, wygrywając jedną grę w serii. Oddając przy tym LeBronowi jego 7 tytuł mistrza konferencji wschodniej, tym samym również podarowując nam trzeci finał z rzędu Cavs przeciwko Golden State. I tam ukazała się różnica w przeładowaniu talentem jednej z drużyn. Dwie pierwsze gry skończyły się 20-punktowymi blowoutami, mimo że Cavs zagrali solidnie, a sam LeBron miał prawie 2 30-punktowe triple-double. Trzeci mecz pokazał, jak wiele muszą w ogóle z siebie dać, żeby myśleć o wygranej. LeBron z Irvingiem grali jak wściekli, przy czym James był jedną asystę od kolejnego, tym razem 40-punktowego triple-double. A Irving sam dołożył swoją 40, dając tam flashbacki z tego, co działo się rok wcześniej, i to była gra, którą powinni wygrać i pokazać, że grają równie fenomenalnie co konkurencja. Tak się jednak nie stało, ponieważ niezależnie jakiej wspaniałej koszykówki by nie zagrało Cavs, to i tak nie mogli nadgonić również znakomitej, zróżnicowanej ofensywy Warriors, którzy samym tempem ataku nie dali przeciwnikom uciec i wygrali grę trzecią 5 punktami, stawiając serię pod zagrożeniem sweepu. To nie było jednak coś, na co LeBron James mógł sobie pozwolić i od początku meczu czwartego dominował, rozdając podania, zbierając piłki i nawet rzucając sobie samemu alejupy między wszystkimi obrońcami, odmawiając możliwości przegrania tej gry, kończąc z 30 punktami i pełnym triple-double na koncie, przy okazji dostając pomoc nie tylko od Irvinga, który rzucił kolejne 40, ale też od Lowa i J.R. Smitha i ławki drużyny, którzy zagrali o wiele lepiej niż grę wcześniej, co zrobiło różnicę potrzebną do przejechania się jak walec po oponentach. W 21-punktowej wygranej, po której byli głodni następnie grając na wyjeździe, gdzie tym razem to LeBron rzucił 41 punktów, dostając ogrom pomocy znowu od Irvinga i JR'a, którzy dołożyli ich po 25. Co jak się okazało, nie wzruszyło nawet na moment Warriors, którzy pokazali siłę posiadania drugiego i trzeciego najlepszego gracza na świecie w swojej drużynie. Co w połączeniu z tym, co dołożyła reszta składu, dało im 9-punktową wygraną, pokazując przy tym, że zwykła drużyna, nieważne na jakie wyżyny swoich umiejętności by nie weszła, to nie da rady w walce z najlepszą drużyną w historii. To już nie był 2016 i trzeba było czegoś ekstra, żeby w ogóle pomyśleć o wygranej z czymś takim. Let me go someplace else. Did you speak to LeBron James or talk to LeBron James before you and your representatives met with ownership and let them know that you wanted out? No. Why not? Why would I have to? Podejście Kyriego Irvinga było więcej niż niespodziewane. Od początku nie podobało mu się mentorowanie LeBrona Jamesa, ale jeszcze bardziej pytania, narracja i cała otoczka tworzona przez media, które stawiały jego starszego kolegę z drużyny w roli jego ojca, denerwowała i przytłaczała go na tyle, że chciał pójść na swoje i prowadzić drużynę jako największa gwiazda. Skutkiem czego wymieniono go do Bostonu za Isaiah Thomasa, którego Boston po wyeksploatowaniu, cisnąc go do gry z kontuzją biodra, wyrzucili, dopóki był coś wart. Dorzucając za Irvinga jeszcze Jay
Crowdera i Antetokounmpo i pierwszorundowy pick w drafcie. Wtedy to nie było oczywiste, ale była to naprawdę spoko cena jak za Kyriego Irvinga, patrząc na to, że Isaiah Thomas sprawiał się fenomenalnie jedynie w systemie specjalnie ułożonym pod niego. Oraz na to, że on sam był cieniem samego siebie po kontuzji, nie wracając nigdy do tej samej formy co wcześniej. Cavs z LeBronem, wiedząc jak boli utrata ich najlepszej osoby od kreowania pozycji do rzutu, pociągnęli dalej za sznurki, sprowadzając takie nazwiska jak Derrick Rose i co ciekawe Dwayne Wade. Razem ten skład parę lat do tyłu wyglądałby jak kolejna najlepsza drużyna w historii, ale teraz była to jedynie zbieranina graczy, którzy byli cieniami samych siebie, którzy z jeszcze paroma innymi dodatkami do składu z wolnej agentury nie wyglądali jakoś super imponująco. Ale też nie całkiem źle w oczach wielu fanów, bo ciągle mieli nadzieję, że Rose da radę wrócić choć odrobinę do swojej dawnej formy, a Wade, choć nie ten sam, to jednak jeden z najlepszych graczy w historii, doda potrzebnej energii zespołowi również dzięki swojemu legendarnemu zgraniu z LeBronem. Z drugiej strony ta część fanów nieoślepiona wielkimi nazwiskami widziała, jak bardzo przegrany był ten off-season dla Cavs. Zwolnili swojego GM-a, stracili drugiego najlepszego zawodnika w drużynie za spoko gościa od obrony oraz drugiego, który ma 170 cm wzrostu i kontuzję biodra. Jedyne co dodali do składu to paru średnich zawodników, dwie przeszłe gwiazdy, które teraz mogą grać tylko w roli weteranów w drużynie i trochę nadziei. Nie brzmi to za bardzo jak przepis na sukces, patrząc też na to, że nie mieli co zrobić z pieniędzmi, a nie chcieli zapłacić wystarczająco dużo za takiego Jamala Crawforda, który również tak jak D-Rose i Wade był gościem, który już ciągnie dalej swoją karierę na doświadczeniu i talencie. Ale jeśli już chcemy brać weteranów, którzy mogą pomóc nam zajść dalej w playoffach, to chociaż weźmy tych wszystkich, tym bardziej tego, który jest prawdopodobnie najlepszym Sixmanem w historii. W sytuacji, kiedy przegrało się chwilę wcześniej finały w 5 grach i twoi przeciwnicy dalej robią tylko dobre ruchy kadrowe, żeby jeszcze bardziej się wzmocnić, to można było być faktycznie nastawionym pesymistycznie do nowej odsłony kawalerzystów. Zresztą po tym wszystkim nie byli już nawet faworytami do wyjścia ze wschodu, gdyż w tym samym czasie Boston Celtics uzbroiło się po zęby, nie tylko wykradając Cleveland Kyriego, ale również sprowadzając do siebie gwiazdę Utah Jazz, Gordona Haywarda i draftując z trzecim pickiem w drafcie Jasona Tatum, który jak się okazało był najlepszym zawodnikiem swojego draftu. Dorzucając do tego świadomość szybkiego rozwoju Jaylena Browna, którego wydraftowali rok wcześniej, i obecność jeszcze Ala Horforda w składzie, to Boston wyglądali na jedyną drużynę poważnie zagrażającą Warriors jako całość, a nie z uwagi na najlepszego gracza na świecie w składzie. I pokaz, kto ma rządzić wschodem, miał nastąpić już w pierwszej grze sezonu, w której Cavs zagrali z Celtics. Gra wyczekiwana przez wszystkich fanów koszykówki, którzy chcieli zobaczyć oba składy w nowej odsłonie. Tym bardziej, że ciekawe było, kto lepiej sobie poradzi po ich rozstaniu. LeBron bez Kyriego, czy Kyrie bez LeBrona. Cały ten hype przyćmiła jednak jedna niefortunna sytuacja, która do teraz jest uważana za jedną z najbrutalniejszych kontuzji w historii NBA. Kontuzja Haywarda zmieniła spojrzenie na sezon nie tylko samych Boston Celtics, ale również Cleveland, którzy zamiast wejść w ten rok z przytupem, to mieli problemy z rozpędzeniem się. Po paru obiecujących grach zaczęły się problemy z chemią w szatni oraz samym zgraniem, które eskalowały jeszcze bardziej przez wydarzenia takie jak załamanie nerwowe Derricka Rose'a, który bez kontaktowania się z kimkolwiek pojechał do swojej rodziny i nie uczestniczył w meczu, na który był powołany. I po powrocie Isaiah Thomasa w styczniu, który nie odnajdywał się po kontuzji w niezłożonym pod niego systemie, a swoją frustrację wyładowywał, dzieląc się z dziennikarzami o dramach w szatni kawalerzystów, co w oczywisty sposób przeszkadzało całej drużynie. Sam LeBron nie krył swojej frustracji, widząc w tych Cavs nieporadność, którą doświadczył za pierwszym razem jak tam grał, i w ten sposób on i sama sytuacja w drużynie oraz próba zachowania jakiejkolwiek twarzy przycisnęła nowego GM-a do zrobienia czegokolwiek. I tak w ostatni dzień trade deadline w końcu zrobił to, co trzeba było zrobić. Czyli za wszelką cenę wymienił cały pełny talentu, jednak nie zgrywający się ze sobą skład na nowy, odrobinę gorszy, ale z zawodnikami na tyle lepiej dopasowanymi, że powinno to wynagrodzić ten problem. Tak Cleveland wyglądało o wiele lepiej do końca sezonu, a kryzysowa sytuacja, w której drużyna z Ohio była wyśmiewana przez fanów, została zażegnana. I w ten oto sposób nadszedł czas playoffów. I szczerze mówiąc, patrząc na ich drużynę, a potem na ich konkurencję, to nie szło odnieść wrażenia, że tak, era LeBrona Jamesa jako króla wygrywającego na wschodzie ostatnie 7 lat z rzędu zostanie w końcu przerwana.
W pierwszej rundzie spotkali się ze znajomą drużyną, która prowadziła jednostronną rywalizację z samym LeBronem od lat. Indiana Pacers w całkowicie nowym wydaniu. Nie było już tam Paula George'a jako największej gwiazdy tego zespołu, a wyrósł tam ktoś nowy, kto przypadkowo akurat został wymieniony za niego. Victor Oladipo stał się nowym bohaterem tego miasta, mając tam swój breakout season. Robiąc na tyle dużą poprawę względem wcześniejszych lat, że dostał w tym właśnie roku nagrodę MIP i stał się prawdziwym stylem w tradzie za Paula George'a. I razem ze swoim całkiem solidnym składem z Indiany wyglądali, jakby faktycznie mogli zdetronizować króla już w pierwszej rundzie. I jeszcze bardziej tak wyglądało po pierwszej grze, gdzie Indiana wygrała z niepotrafiącymi się wstrzelić do kosza Cavs aż 18 punktami, po której Cleveland wygrało grę drugą 3, z czego sam LeBron rzucił prawie połowę punktów całej drużyny, mając ich na koncie aż 46. To nie wróżyło za dobrze i na pewno nie pokazywało drużyny w dobrym świetle. Trzecia z kolei była wyrównana aż do samego końca, ale bez heroicznego pokazu LeBrona, który musiał grać jak superbohater, żeby jego drużyna zwyciężała, to oczywiście przegrali to spotkanie, żeby wygrać następne. Czwarte oraz jeszcze kolejne, piąte, walcząc rękami i nogami, wygrywając raz 4, a raz 3 oczkami. I w ten sposób dając swojej drużynie prowadzenie 3-2 w serii, kiedy LeBron musiał raz robić triple-double i w każdej innej grze ocierać się o kolejne. That's a winner in Cleveland. Wystarczyło jednak tylko jedno potknięcie i jedynie 22-punktowa gra, żeby całe Cleveland przegrało aż 34. I tak oto już w pierwszej rundzie byli sprowadzani do zagrożenia eliminacją z rozgrywek. Tylko że LeBron James nie miał zamiaru sobie na to pozwolić. Aż 45 punktów, 8 zbiórek i 7 asyst było potrzebne z jego strony, żeby jego drużyna mogła wygrać grę eliminacyjną zaledwie 4 punktami. Mimo kolejnego heroicznego pokazu, tylko 2 rzuty dzieliły kawalerzystów od eliminacji. I niby wygrali, ale patrząc na to, że nie była to najlepsza drużyna, jaką Cavs będzie musiało przejść, to już raczej fani skreślili ich szanse na dalszy awans. W Toronto Raptors od założenia drużyny w 95 nie przewinęło się zbyt wiele gwiazd, ale mieli okazję na zbudowanie czegoś większego, tylko zawsze coś musiało się nie udać. Już z samego początku stała przed nimi możliwość wielkiego duetu kuzynów, Vince'a Cartera i Tracy'ego McGrady'ego, ale zbyt podobny styl gry i większe aspiracje Tracy'ego odciągnęły go od drużyny. I rozwinął się dopiero w innej organizacji, co nie zmienia faktu, że nawet ten nieopierzony T-Mac był najlepszym kolegą z drużyny, jakiego miał Vince. I nie musiało minąć nie wiadomo ile czasu, zanim i on się zmęczył tym, że do groźnej Kanady ciężko kogokolwiek sprowadzić i sam odszedł, zostawiając drużynę z niczym. Potem ta sama historia była z Chrisem Boschem. Wydraftowany w loterii zawodnik szybko się stał gwiazdą zespołu, ale nigdy nie dostał żadnego wsparcia, żeby móc faktycznie wygrywać, więc poszedł sobie. I teraz była trzecia generacja Raptors, z prawdopodobnie najlepszą drużyną, jaką mieli do tej pory, na czele której stał świetny rozgrywający Kyle Lowry oraz znakomity strzelec DeMar DeRozan, którzy teraz rok w rok wyciągali swoją drużynę na samą górę tabeli. Problem tylko w tym, że 2 lata z rzędu sromotnie przegrywali z jednym i tym samym gościem, a po upokorzeniu z roku wcześniej, kiedy nie potrafili wyciągnąć nawet jednego zwycięstwa od Cleveland, wszyscy czuli w kościach, że jeśli nie powiedzie się im i w tym roku, to drużyna uzna, że DeMar nie nadaje się na lidera zespołu z aspiracjami na mistrzostwo i będzie musiał opuścić Kanadę, dopóki ma jeszcze jakąkolwiek wartość. Ale ten rok był inny. Cleveland nie wyglądali tak groźnie jak przez ostatnie 3 lata. Za to Toronto wydawało się przygotowane do serii jak nigdy, dzięki rozwojowi przyszłych gwiazd. Pascala Siakama, OG Anunobiego i Freda VanVleeta, którzy już wtedy wyrośli na miano ważnych części rotacji, którzy w połączeniu z gwiazdami zespołu tworzyli najlepszą drużynę w historii Toronto, wygrywając w sezonie ich rekordową ilość gier, bo aż 59, dominując swoją konferencję i wyglądając na prawdziwych spadkobierców tronu króla i jego Cleveland, którzy po ostatnim offseason wyglądali jak wyglądali. Kiedy to LeBron musiał brać udział w 60% punktów drużyny serię wcześniej. Wszystkie gwiazdy układały się jak najlepiej tylko mogły dla Toronto. Byli bardziej wypoczęci, czekając, aż ich rywale zagrają wszystkie 7 gier w serii. Mieli super głęboką ławkę, więcej doświadczenia niż kiedykolwiek i na dodatek to oni posiadali przewagę swojego boiska. No i przez całą pierwszą grę byli po prostu lepszą drużyną, aż w czwartej kwarcie mieli przez chwilę nawet 2-cyfrową przewagę punktów. Ale szala przechyliła się w końcu na drugą stronę, kiedy to po gonieniu wyniku fadeaway LeBrona na ostatnie chwile przed końcem wyrównał wynik i posłał grę do dogrywania.
rozgrywki, gdzie Raptors robili wszystko co w ich mocy, żeby przegrać te spotkanie, nie trafiając rzutów sam na sam z koszem, a Cavs uciekli im z wygraną. Potem gra druga była do połowy bardzo wyrównana, aż nie zmieniła się widowisko LeBrona i po prostu zwyczajny blowout, w którym to LeBron zdobył 43 punkty i 14 asyst. Grze, w której przed czwartą kwartą komentator od Toronto Raptors zażartował i przypadkowo pogrzebał do końca reputację swojej organizacji. And that's the end of the third quarter of play. Cleveland outscored Toronto by 13. We'll be back to LeBronto for the fourth quarter after this. Gra trzecia, jak i cała seria była niesamowicie ważna dla koszykarzy z Kanady. Żeby nie tylko spróbować wygrać, ale uratować swój honor i po prostu możliwość zatrudnienia w tej konkretnej drużynie. Ponieważ wszyscy wiedzieli, że jeśli trzeci raz z rzędu ugną się pod LeBronem Jamesem, nawet kiedy wszystko się ułożyło pod ich wygraną, to nie ma co się łudzić na jakąkolwiek przyszłość. A organizacja będzie wolała raczej skręcać w stronę swoich młodych talentów. Więc wszystko zależało od tej jednej gry. Przetrwanie w serii i samo pozostanie w drużynie lidera składu DeRozana. I tak, 8 sekund przed końcem, kiedy wynik był wyrównany, LeBron wyprowadzał piłkę ze swojej połowy. Nikomu nie miał zamiaru podawać. Obrona robiła co mogła, spychając go do linii bocznej z dala od kosza, ale nic nie da rady powstrzymać najlepszego koszykarza na ziemi. LeBronto. Ten zwrot praktycznie wymienił oryginalną nazwę klubu, burząc całą reputację wypracowaną przez lata budowania tego składu. Nikt nigdy nie upokorzył jakiejś drużyny, jak to zrobił LeBron James z Toronto Raptors. Ten jeden rzut zakończył całą erę DeMara DeRozana i Kyle'a Lowry'ego w Toronto. I przy okazji odebrał im ducha walki tak bardzo, że cały skład położył się praktycznie i czekał, żeby go dobić, kiedy Cleveland wygrało grę czwartą 35 punktami. Finały konferencji. Mało kto stawiał na to, że Cavs w ogóle dojdą do tego momentu. Tak samo zresztą myślano o ich przeciwnikach, Boston Celtics. Gordon Hayward dalej walczył na rehabilitacji po kontuzji, ale niespodziewanie pauzowała również druga gwiazda składu, Kyrie Irving. Przez to nikt nie spodziewał się, że przejdą przez Philadelphia 76ers Joela Embiida, którym jednak zmiękły nogi w drugiej rundzie i w ten sposób Boston poradził sobie z nimi bez problemu. Wtedy ludzie tylko się domyślali, ale to nieszczęściem się tam dostali. W żadnym wypadku. 19-letni Jason Tatum przerósł wszelkie oczekiwania w sezonie oraz w playoffach, prowadząc swój nadszarpnięty skład do kolejnych wygranych przy pomocy również przewyższającego oczekiwania Jaylena Browna oraz Ala Horforda i Marcusa Smarta. W skrócie ten skład realnie był najlepszą drużyną, z jaką Cavs musiało się do tej pory mierzyć i pokazali to wygrywając dwie pierwsze gry u siebie, zostawiając LeBrona w deficycie 2-0 pierwszy raz od 2008, kiedy to kompletnie inne pokolenie Celtów również go zostawiło z takim wynikiem. To tylko pokazuje jego poziom dominacji na wschodzie. Obie gry to były blowouty i gdyby Celtowie powtórzyli swój wyczyn chociaż raz w Cleveland, to wszystko byłoby przesądzone. Ale po tym, co pokazał LeBron wcześniej oraz po tym, że i w tej serii w grze drugiej miał kolejne 42 punkty, to po potknięciu w pierwszym meczu, kiedy skończyli zaledwie 15, to fani wiedzieli, że w żadnym wypadku to nie koniec i nie mylili się. Bo po dwóch następnych spotkaniach seria już była wyrównana, z czego w grze czwartej zaliczył kolejny już historyczny występ, zdobywając punktów aż 44. Żeby po przegrany w grze piątej podstawiony pod ścianą rzucił 46, prowadząc do siódmej, gdzie każdy wiedział, że stanie się coś legendarnego na hali w Bostonie. Gra szła punkt za punkt do tego stopnia, że Jason Tatum popełnił błąd, napinając się i zdarzając z LeBronem klatką piersiową po splakatowaniu króla, po którym właśnie wszyscy fani Celtics wykrzyczeli już kultowe zdanie, że on ma tylko 19 lat. I to wszystko tylko po to, żeby zostać pogrzebanym przez Jamesa parę minut później, przegrywając 9 punktami, kończąc tym samym swój sezon. Udało się. Po trzech seriach, w których LeBron był praktycznie osamotniony na liście najlepiej punktujących na parkiecie, gdzie musiał stawać na głowie, żeby wygrać, udało mu się. LeBron James po raz 8 z rzędu wylądował w finałach NBA. I znowu czekała na niego ta sama super drużyna, przy której nikt się nie spodziewał, że wygra. Ale walczył. Walczył i to tak bardzo, że na ostatnie sekundy do końca spotkania, przegrywając jednym punktem, miał piłkę w swoich rękach, kiedy cała obrona przeciwników była skupiona właśnie na nim. Wszyscy się spodziewali, że wymusi rzut, ale kątem oka zauważył swojego kolegę z drużyny, George'a Hilla, który wykorzystał to, że obrona patrzy tylko na gwiazdę zespołu i ściął pod kosz. Klay Thompson również to zauważył i wiedząc, że już nie da rady tego obronić, taktycznie sfaulował Hilla, żeby Cavs wyciągnęło z tej akcji jedynie dwa rzuty wolne. Trzy dobre zagrywki koszykarskie pod rzut
rząd. Zarówno ścięcie, podanie, jak i sam faul. Hill, mając na barkach całe losy spotkania, trafił pierwszy rzut, wyrównując wynik i mogąc rzucić celniej za drugim razem, tym samym zrzucając presję ze swojego zespołu, zaskakując broniących tytułu mistrzów i narzucając swoje tempo na całą serię. Chybił. Piłka na szczęście ze wszystkich powędrowała do J.R. Smitha, którego sam LeBron sprowadził do drużyny parę lat wcześniej. Mógł spróbować dobić, podać lub wymusić faul. Zrobić tak naprawdę wiele różnych rzeczy. Zobaczmy więc, jaką decyzję podjął. Misses. Rebound goes to the Cavs. J.R. Smith brings it back out. Throws it a Hill. Hill shot blocked. LeBron, widząc, że JR wybiega poza zasięg rąk wyższego od niego znacznie Kevina Duranta, najpierw błagał go o podanie, żeby spróbować samemu oddać rzut. W akcie desperacji pytał sędziów, czy mają jeszcze do wykorzystania czas i pokazał, żeby podał do rogu stojącemu w gotowości koledze z drużyny. JR nie zrobił nic z tych rzeczy. Sam potem przyznał, że myślał, że wygrywają spotkanie jednym punktem. Po latach zmienił wersję i mówił, że przecież nie rzuciłby nad Kevinem Durantem, bo na pewno zostałby zblokowany. To wszystko jest możliwe, co nie zmienia faktu, że podjął najgorszą decyzję, jaką fizycznie mógł. I zwyczajnie wybiegł z piłką na połowę boiska. LeBron, schodząc na ławkę przed dogrywką, zdenerwowany, spytał na głos, czy mieli jeszcze czas, ale nikt nie miał odwagi mu nic powiedzieć. Wiedząc, jak dużo stracił nie tyle co zespół, ale on sam. Oczywiście podłamani gracze Cleveland przegrali dogrywkę, a James, schodząc z boiska, frustrowany porażką, mimo zdobycia aż 51 oczek, uderzył pięścią w ścianę, co poskutkowało uszkodzeniem jego ręki, przez które do końca serii nie pokazał tego samego, co w pierwszym meczu, a Cleveland po tej walce odpadli w 4 grach. Czy gdyby wygrali grę pierwszą, to wynik końcowy by się zmienił? Raczej nie. Ale to właśnie ten moment odebrał jakiekolwiek nadzieje Cleveland. A z kończącym się kontraktem w tym sypiącym się zespole przed LeBronem Jamesem czekała kolejna decyzja do podjęcia, gdzie powędruje tym razem. Grafiki z Jamesem w trykotach różnych drużyn latały cały czas po sieci, ponieważ nie było oczywiste, do jakiego składu tak właściwie miałby powędrować, chcąc wygrywać tu i teraz. LA nie było oczywistym wyborem. Ale jeśli już faktycznie gdzieś z dwóch drużyn z tego miasta miałoby na papierze większy sens, żeby do niej przejść, to bez wątpienia było to Clippers. Z głębszą ławką i możliwościami na podpisanie jeszcze drugiej gwiazdy u boku LeBrona. Ale powiedzmy sobie szczerze, nikt zdrowy na umyśle nie idzie do Clippers z myślą, że wygra tam mistrzostwo. Los Angeles Lakers, mimo historii bycia drużyną zwycięzców, to od czasu odejścia Kobe'ego Bryanta ciągle byli w stanie przebudowy. Z utalentowanym, ale niezwykle młodym składem, który potrzebował czasu na rozwój. Ciężko było wybrać taką drużynę jako faworyta dla LeBrona, jeśli faktycznie chce wygrywać. Ale sprawy rodzinne, takie jak gra jego syna w drużynie w LA, czy czysto biznesowe związane z jego działalnością w Los Angeles, lub ewentualnie samą obietnicę na sprowadzenie do składu dzięki transferowi Anthony'ego Davisa, przekonały go do zostania Lakerem. I oczywiście szum był niemały, a Lakers automatycznie stali się pretendentem do tytułu i wyglądali całkiem nieźle, dopóki LeBron był na boisku. Davisa na razie nie było, bo Pelicans nie zgodzili się go oddać nawet za połowę składu LA, co oznaczało, że średnia drużyna Lakers nie różniła się za bardzo od tego, co miał rok wcześniej w Cleveland, czyli musiał brać na swoje barki więcej niż powinien w tym wieku i odbiło się to na nim. Coś, co z początku wyglądało na niewinną kontuzję, zmartwiło fanów, kiedy sam LeBron, którego od lat nie ruszało praktycznie nic, zszedł z boiska, trzymając się nieustannie za pachwinę. Okazało się, że musiał pauzować, a bez niego drużyna nie dała rady dostać się do playoffów, co oznaczało nie więcej niż to, że rok gry został stracony. Davisa ciągle nie było i nie zapowiadało się na to, że Nowy Orlean go odda. Bo skoro nie zrobili tego aż do trade deadline, to czemu mieliby to zrobić teraz, pół roku później? Ale dzięki szczęśliwemu losowi, że akurat po sezonie zmienili management, to ich nastawienie również się zmieniło. Z trzymania na siłę Davisa, licząc na to, że nagle przestanie chcieć stamtąd odejść, do próby wyciągnięcia z tej sytuacji jak najwięcej. I tak się składało, że najlepszą ofertę wystosowało im Lakers, oddając dwóch perspektywicznych zawodników, Lonzo Balla i Brandona Ingrama, oraz zestaw pików za supergwiazdę, jaką był Anthony Davis. I razem z paroma ruchami podczas wolnej agentury, takim jak podpisanie Javala McGee, Dwighta Howarda, Rajona Ronda czy choćby Avery'ego Bradley'a, jeden offseason z super młodego składu nagle stali się jedną z najstarszych ekip w lidze, gotowi posięgnięcie po tytuł. Zaczęli jak burza, mając najlepszą obronę w NBA, która zagwarantowała im pierwsze miejsce na zachodzie. Wszystko szło dobrze, ale raczej każdy wie, co się działo na początku roku 2020. Lockdown zaskoczył nie tylko świat sportu, jednak zawieszenie całego sezonu i
tak był niemałym szokiem dla fanów, którzy pozamykani w domach nagle nie mogli nawet w tym czasie obejrzeć swoich ulubionych sportowców. W każdym razie portfelowi ligi się dostało dosyć porządnie i trzeba było coś wykombinować, żeby dograć jeszcze ten rok. Nie było lepszego miejsca, żeby zorganizować tak zamknięte warunki, dzięki którym wszyscy zawodnicy będą w jednym miejscu. Liga będzie miała pewność, że nikt nie jest chory, niż Disneyland. Zamknięty obiekt, hotele, restauracje i możliwość wybudowania hali, na której mogłyby odbywać się mecze. I mimo głosów, że bez fanów to nie to samo i cały sezon powinien zostać odwołany, to koszta, z jakimi by to się wiązało, oraz rok w plecy dla sportowców, którzy przygotowywali się cały czas do rozgrywek, uniemożliwił coś takiego. Przez całą historię NBA były już przypadki skracania sezonu zasadniczego, ale zawsze był dogrywany i co roku wyłaniano jego mistrza. Czemu miałoby to zmienić się teraz i czemu aktywni gracze mieliby cierpieć z uniemożliwienia szlifowania wyników ich gry, które pozostaną na zawsze w kartach historii? Warunki bańki Disneya nie były łatwe. Ciągłe testy, życie z dala od domu i co najważniejsze z dala od rodziny nie jest najbardziej komfortową sprawą na świecie. Tym bardziej dla starszych zawodników, którzy mają już pozakładane rodziny, z którymi chcą się widywać. Mimo to chwila przerwy przed wznowieniem sezonu była zbawienna dla weteranów Lakers, którzy bez niepotrzebnych problemów ze zdrowiem utrzymali swoje pierwsze miejsce w konferencji, wchodząc do playoff, po których swoją drogą przejechali się, nie pocąc się nawet zbytnio. Pokonując najpierw Blazers Damiana Lillarda, potem Houston Hardena i Westbrooka, a na końcu Nuggets Jokicia i Murraya. Każdego w pięciu grach przechodząc do finałów NBA, dalej świezi i wypoczęci, czekając na całkowicie nowe Miami Heat. Bez Wade'a czy Bosha, za to z Jimmy Butlerem i Bamem Adebayo. Całkowicie nową generację Miami, do której Butler przeszedł w tym samym roku. A już udało mu się wywalczyć wejście do finału, prowadząc tam swoją nową drużynę. I tam też walczył jak lew, robiąc kosmiczne wyniki, starając się z całych sił wygrać dla swojej drużyny, ale niezależnie jak dobrze by nie zagrał, nie było takich opcji. Anthony Davis miał swój najlepszy rok w karierze, rzucając z pół dystansu niczym Kevin Durant. I dodając do tego to, że James grał odrobinę jednak dalej lepiej od niego, to nie było siły, która mogła ich zatrzymać. A tym samym LeBron zdobył swoje czwarte MVP finałów NBA. We just want our respect. Rob wants his respect. Coach Vogel wants his respect. Our organization wants their respect. Laker Nation wants their respect. And I want my damn respect too. Dalsze lata nie były takie łaskawe. W sezonie drużyny prześladowały kontuzje, przez które nie zaszli tak daleko w tabeli, spotykając się w pierwszej rundzie z Phoenix Suns, z którymi teoretycznie mieli dużą szansę wygrać, aż Anthony Davis nie doznał kontuzji, która wykluczyła go z rozgrywek. A bez niego Lakers nie dali sobie rady z Suns, którzy potem odpadli dopiero w finałach. Za to Los Angeles spanikowało, nie wiedząc co zrobić, żeby znowu wrócić na szczyt jak w 2020, więc zrobili coś głupiego. Czyli na siłę spróbowali stworzyć super drużynę, oddając kolejny ważnych zawodników rotacji, Kyle Kuzmę i Kentelviusa Caldwell-Pope'a za Russella Westbrooka. Gwiazdę, która niby szukała nowego zespołu, jednak nie pasowała akurat do tego, będąc gościem, który musi ciągle grać z piłką w ręku, nie potrafiąc za to dobrze rzucać za trzy, obok dwóch wielkich typów, którzy również lubią piłkę w swoich dłoniach, będąc również nieskutecznymi zza łuku. Tego nie dało się za bardzo pogodzić i nie poradzili sobie z tym problemem. Dodając do tego kontuzje LeBrona i Davisa, które wyautowały ich na połowę sezonu i Lakers w 2022 nie dostali się nawet do playoffów. Coś ewidentnie musiało się zmienić, ale zarząd nie miał pomysłu co, więc praktycznie w tym samym składzie zaczęli nowy rok, mając jedynie nadzieję na to, że za drugim razem nagle coś magicznie zadziała. No i rozpoczęcie sezonu było tragiczne, a pseudo Super Team Lakers przegrało pierwsze 8 z 10 gier na start sezonu. Chemii w drużynie praktycznie nie było, a wszyscy obwiniali Russella Westbrooka, ogólny brak zgrania ze składem i Anthony'ego Davisa za to, że nie grał tak dobrze jak w 2020 i nie spełniał w ogóle oczekiwań bycia top 5 talentem w NBA. Żeby system zaczął jakkolwiek działać, postanowiono posłać Russella na ławkę, żeby wychodził jako six-man, a on mimo, że nigdy wcześniej podczas swojej kariery w NBA nie wychodził z ławki, to pokornie się zgodził i spełniał się w tej roli całkiem dobrze. Drużyna powoli wychodziła ze swoich problemów, a on był kandydatem do nagrody Six Man of the Year. I to brzmi spoko, tylko dalej to nie jest idealna sytuacja, kiedy twój Six Man jest najlepiej zarabiającym członkiem twojej drużyny. Poza tym wychodzenie z kłopotów nie oznacza, że całkowicie zostały zażegnane. Kiedy nie było LeBrona i Davisa na parkiecie, Lakers wyglądali bardziej jak drużyna z NBA G League, a nie pretendent do mistrzostwa NBA.
Innymi słowy, skład wyglądał jak ten z Cleveland w 2018, ale to nie był do końca ten sam LeBron co w 2018. Ten był już w trakcie swojego 20 sezonu zawodowej koszykówki, kończąc 38 lat. Ale były też pozytywy w tym żałosnym położeniu. Z każdą grą zbliżał się nieubłaganie do pobicia najważniejszego rekordu koszykówki. Rekordu punktów Karima Abdul-Jabbara w sezonie zasadniczym. Pędząc po niego jak burza, zdobywając po 30 punktów na grę. I tylko odliczając mecze do pobicia rekordu, który było wiadomo, że zostanie pobity już dawno, ale w końcu nastała ta chwila. Wszyscy zastanawiali się, jakim rzutem postanowi go pobić. Czy to będzie jego autorski wsad, albo może skyhook Karima, aż w końcu było nam dane ujrzeć ten moment. Coming to the end of the third quarter. LeBron James, a shot at history. Rzut z pół dystansu. Zdobył swoje rekordowe punkty w ten sam sposób jak swoje pierwsze w NBA. Wielka chwila, która tylko na moment przeniosła uwagę fanów z tragicznej sytuacji drużyny, która mimo że zaczynała wychodzić na prostą, to wiele jej brakowało do ideału. Ale moje wcześniejsze porównanie do Cleveland nie było przypadkowe, bo tak jak wtedy GM Cavs ratował ich sezon blockbusterowym tradem na samym końcu trade deadline, tak samo zrobił Rob Pelinka, odpalając tak naprawdę wszystkie swoje najlepsze działa. Nie tracąc na talencie, a biorąc do drużyny młodych, lepiej komponujących się zawodników. Wymieniając prawie cały skład, pozyskując m.in. za Westbrooka D'Angelo Russella, Rui'ego Hachimurę i Jareda Vanderbilta i innych graczy odrobinę mniej przyczyniających się do sukcesu Lakers, którzy po trade deadline szli jak burza przez pierwsze parę gier, po czym nastał ten moment. Kolejna kontuzja króla. Od kiedy zaczął grać w Lakers, nie jest już tym super człowiekiem odpornym na poważniejsze urazy. Tym bardziej przez to, jak dużo kazali mu grać, żeby ciągnął tą drużynę. Wydawało się, że w takim razie to koniec nadziei na powrót Los Angeles. Nikt nie wiedział jednak, jak dobrze ten skład mimo wszystko będzie działać. Absencja LeBrona dała młodym szansę na wykazanie się, którą wykorzystali idealnie. W tym Austin Reeves, zawodnik, którego rok wcześniej żadna drużyna nawet nie chciała wydraftować, zaczął grać jak prawdziwa gwiazda. A Lakers wygrywali grę za grą, zostając najlepiej broniącą drużyną w lidze. I wychodząc w najgorszym momencie nawet z 13 miejsca do 6, żeby na końcu, gdy LeBron już wrócił i ukoronował się na oczach wszystkich, wbijając sztylet Utah Jazz na końcówkę gry, skończyć sezon na 7 miejscu w konferencji. James mimo wszystko nie był w pełni zdrowy. A jedyny powód, dlaczego grał, to dlatego, że dał radę znaleźć specjalistę, który potrafił tymczasowo ogarnąć kontuzję jego stopy, kiedy każdy inny mówił mu, że jedynym wyjściem jest operacja. Było to jednak rozwiązanie tymczasowe, które nie dawało mu pełnej swobody gry, co nie przeszkadzało Lakersom sprawnie przejść przez play-iny do pierwszej rundy, gdzie stanęła przed nimi na starcie młoda, mocna drużyna Memphis Grizzlies, której jednak brakowało doświadczenia i po kontuzji ich gwiazdy Jamoranta w pierwszej grze nie mieli nawet do końca jak odpowiedzieć, przegrywając serię w 6. A Lakers przeszli do rundy drugiej, gdzie zmierzyli się ze starzejącymi się, broniącymi tytułu mistrza Warriors, których roznieśli również w 6 grach. Los Angeles grali wyważoną koszykówkę, która działała głównie dzięki ich nowym nabytkom. Davis dosłownie co drugą grę grał w ataku jak najlepszy zawodnik na ziemi, żeby również co drugą robić po paręnaście punktów w grze. To nie powstrzymało go od bycia bestią w obronie, prowadząc playoffy w ilości zablokowanych piłek. LeBron za to nie wyglądał tak samo. Widać było, że uraz mu dokuczał, a mimo że i tak miał okazję, żeby wziąć drużynę na plecy w ważnych momentach, to ogólnie raczej dawał młodszym zawodnikom robić robotę. Kiedy on był raczej pasywny i nie wykonywał tylu wjazdów do kosza, co jeszcze w 2018. Próbując wynagrodzić to rzutami za trzy, które co do zasady zwykle mu nie wchodziły. Nie zmienia to faktu, że i tak statystyki robił całkiem solidne i nie można było powiedzieć, że w jego stanie zawodził jakkolwiek swoją drużynę. I tak Lakers, którzy mieli mniej niż 1% szans na dostanie się do playoffów przed trade deadline, teraz udali się do finałów konferencji, stając przeciwko Denver Nuggets, którzy okazali się za dobrzy dla wszystkich w tym roku. LA za to nie grali tak dobrze jak we wcześniejszych dwóch seriach, przez co nie wyrwali nawet jednej gry i w ten sposób ich sezon się skończył. Był to mimo wszystko udany rok. Zarówno dla organizacji, która złożyła całkowicie nowy, świetny skład, jak i dla LeBrona, który miał na koncie najwięcej punktów w historii
historii. I w swoim 20 roku gry w NBA zdobywał prawie 30 punktów na mecz. Dalej jako 38-latek będąc najlepiej punktującym graczem z kontrataku. Przyszłość dla Lakers była niepewna, bo w większości z ich nowych nabytków spadały kontrakty i mogli odejść w te lato, co James oczywiście doskonale wiedział, tworząc presję na zarządzie, sugerując, że w każdej chwili może odejść na emeryturę. Zadziałało. Generalny menadżer LA Rob Pelinka nie tylko podpisał ze wszystkimi, których Lakers chcieli, korzystne kontrakty na następne lata, ale też dodał do składu to, czego mu brakowało, wyciskając wolnej agentury ostatnie soki na tyle spektakularnie, że LA mają szansę w tym roku dostać się do finału NBA w ostatnim tańcu LeBrona Jamesa. Ale to historia, która dopiero będzie napisana. LeBron James walczył z trudnościami od narodzin, będąc pochodzącym z biednej rodziny zwykłym dzieciakiem z Akron, Ohio. I od 16 roku życia mierzył się z oczekiwaniami bycia nie jednym z najlepszych graczy w historii koszykówki, ale najlepszym ze wszystkich, zostając przy tym namaszczony jako namiestnik Michaela Jordana. Nikt do tej pory, któremu rzuciło się takie oczekiwania od liceum, jeszcze nie sprostał im na tyle, żeby chociaż nie zawieść wszystkich. Ale on zrobił coś więcej. Przeskoczył wszystkie wyobrażenia o tym, jak dobrym mógłby być graczem. Przezwyciężył swoje słabości, żeby wrócić silniejszy i mimo grania przeciwko najcięższej konkurencji, jakiej przyszło grać komukolwiek, dał radę. Jest jedynym graczem, który zagrał mecz w NBA na każdej z pięciu pozycji. Jest pierwszy w ilości zdobytych punktów w sezonie, jak i w playoffach, będąc też na razie drugim co do punktów w finałach. Ale też jak na razie czwarty w asystach i 35 w zbiórkach. Co oznacza dalej, że jest pierwszy w zbiórkach z graczy, którzy nie grali głównie na pozycji 4 albo 5. Ma też najwięcej punktów w czwartych kwartach, jak i najwięcej trafionych game winnerów, zdobywając w międzyczasie 4 MVP i 4 MVP finałów, wygrywając mistrzostwo dla trzech różnych organizacji, w których grał, które akurat cienko przędły, a kiedy tylko on się pojawiał, to zawsze w drugim roku jego gry już świętowali wygraną w finałach. I mimo swojej tytanicznej pracy, żeby w ogóle osiągać te sukcesy, to wspiera również rozwój młodzieży, mając własną fundację w Akron, która daje pieniądze na rozwój edukacyjny dzieci w I Promise School, lub choćby The Decision i cała tamta szopka w telewizji miała w ogóle miejsce, ponieważ również dochód z niej został przekazany biednym dzieciakom, które potrzebowały tych pieniędzy. Jest świetnym ojcem, którego dzieci również wyrosły na wspaniałych sportowców i ogólnie dobrym gościem, który mimo bycia z jakiegoś powodu najbardziej znienawidzonym gościem w NBA oraz mimo takiego rozgłosu, będąc najbardziej popularnym koszykarzem w social mediach, to unikał skandali jak nikt inny, dbając przy tym również o swoje interesy, zostając pierwszym aktywnym koszykarzem NBA, który może nazwać się miliarderem. Panie i panowie, to właśnie była historia LeBrona Jamesa, możliwie najlepszego atlety, jakiego kiedykolwiek widzieliśmy, oraz co najważniejsze, najlepszego koszykarza w historii koszykówki. Dziękuję osobom, które dotrwały do końca. Najbardziej lubię robić takie filmy, które faktycznie stawiają przede mną jakieś wyzwania. Zanim wszystko, to dziękuję swoim wspierającym, że uwierzyli, że ten film ujrzy światło dzienne, bo naprawdę dostawaliście tak długo update'y, że wow. No ja bym na waszym miejscu uznał, że jestem farmazonem i pewnie nigdy tego nie wypuszczę, także jestem naprawdę w szoku. Jak chcecie po pierwsze wesprzeć ten film, jakoś docenić, a po drugie dać mi możliwość tego, żebym mógł się skupić właśnie na takich większych projektach. Wypiszę każdą aktywność i każdy pomysł, który mógłby mi pomóc i moglibyście zrealizować, i wy sobie wybierzcie, co wy chcecie, czy to będzie tylko polubienie i komentarz, czy może coś więcej właśnie. Ale nie musicie tak naprawdę niczego robić. Dziękuję wam z całego serca, że w ogóle obejrzeliście do końca te moje wypociny, ponieważ no to jest najważniejsze dla mnie. Lubię robić to, co robię i chciałbym się z tego utrzymywać i faktycznie móc robić dla was więcej. Także no cóż, dziękuję za uwagę i na razie.